Witam serdecznie na ostatnim już webinarze organizowanym przez nas, przez firmę Medtronic z profesorami, specjalistami. Dzisiaj naszym gościem specjalnym będzie pani profesor Agnieszka Szatkowska, która będzie mówiła na temat wysiłku fizycznego i pompy 780G. Chciałam tylko nadmienić, że wszystkie poprzednie webinary, które już się odbyły, znajdują się na naszym kanale YouTube, są nagrane, więc możecie państwo spokojnie je sobie odtworzyć. Dzisiaj również z interesującym gościem, pacjentką, panią Kasią Mielczarek spotkanie. No i pytania od państwa do profesor Szatkowskiej. Serdecznie, serdecznie zapraszam na prezentację. Witam Państwa. Podczas tego seminarium chciałam omówić pewne sytuacje szczególne, które mogą wystąpić u osób z cukrzycą podczas terapii z zastosowaniem systemu MiniMed 780G. Zanim przejdziemy do omówienia tych sytuacji, dla przypomnienia, zaawansowana hybrydowa pętla zamknięta, czyli system 780G w trybie SmartGuard został tak zaprojektowany, aby regulować i dopasowywać podawanie insuliny w odpowiedzi na odczyty sensora w czasie rzeczywistym, tak aby zmaksymalizować czas utrzymywania się stężenia glukozy w zakresie docelowym między 70 a 180 mg na decylitr. Aby to osiągnąć, należy utrzymać czas pracy pompy w trybie SmartGuard co najmniej w 80%. Ta zaawansowana hybrydowa pętla zamknięta ma dwie charakterystyczne cechy: autobazę oraz autokorektę. Automatyczna baza jest to insulina bazowa podawana co 5 minut w oparciu o odczyty sensora oraz historyczną podaż insuliny. Przepływy godzinowe bazy w trybie manualnym oraz ustawienie maksymalnego przepływu w bazie nie mają wpływu na automatyczną podaż bazy. Natomiast na automatyczną bazę będzie wpływ miała ustawiona przez nas wartość docelowa SmartGuarda i mamy trzy opcje. Mamy cel 100 mg na decylitr, 110 i 120 mg na decylitr. W trybie manualnym przepływy bazy i parametry kalkulatora bolusa ustawione są przez lekarza, stąd po wyjściu z trybu SmartGuard pompa powróci do tych ustawień zaprogramowanych w trybie manualnym. Natomiast w trybie SmartGuard autobaza, jak wspominałam, nie uwzględnia przepływów ustawionych w trybie manualnym, natomiast będzie wykorzystane w kalkulatorze bolusie oraz w autobazie przeliczniki insuliny na węglowodany oraz czas aktywnej insuliny. Również współczynnik wrażliwości jest kontrolowany przez algorytm. Natomiast automatyczna korekta, czyli automatyczny bolus korekcyjny, również wykorzystuje odczyty sensora i jest podawana, kiedy wartość na sensorze jest powyżej 120 mg na decylitr oraz osiągnięto maksymalną automatyczną dawkę bazową i ta automatyczna korekta może być podawana co 5 minut,
Co jest ważne, cel autokorekty jest ustawiony na 120 mg na decylitr, niezależnie jak mamy ustawiony cel w smartwatchu. Automatyczne bolusy korekcyjne są uwzględniane w obliczeniach całkowitej ilości aktywnej insuliny, a ta ilość aktywnej insuliny wpływa na automatyczną korektę. Przy aktywnej funkcji tymczasowy cel, automatyczna korekta jest wyłączona. Proszę Państwa, przechodzimy do pierwszej sytuacji szczególnej, czyli do wysiłku fizycznego. Wysiłek fizyczny jest ważny dla nas wszystkich. Bowiem redukuje ilość tkanki tłuszczowej, wzmacnia i wspomaga budowę mięśni, obniża ryzyko chorób serca, poprawia krążenie, pomaga w zachowaniu masy kostnej, pomaga radzić sobie ze stresem i poprawia jakość życia. W przypadku osób z cukrzycą wysiłek fizyczny istotnie wpływa na stężenie glukozy, natomiast zmiana glikemii zależy od rodzaju wysiłku i stanu organizmu. Mamy trzy rodzaje wysiłku. Mamy wysiłek tlenowy, beztlenowy oraz wysiłek mieszany. Wysiłek tlenowy to taki jak marsz, nordic walking, lekka jazda na rowerze, trud. Charakteryzuje się z tym, że może dojść do spadku wartości glikemii, przez co ryzyko hipoglikemii jest dość duże. W przypadku wysiłku beztlenowego, takie jak sprinty, ćwiczenia siłowe z maksymalnym obciążeniem, kiedy mamy duży wyrzut hormonów kontrregulujących w stosunku do insuliny, glikemia może nam wzrosnąć, a ryzyko hipoglikemii jest małe. Natomiast podczas wysiłków mieszanych, tlenowo-beztlenowych, tak jak ryzys połowy, czy przebieganie, pływanie, interwałowa jazda na rowerze, glikemia może się zmieniać różnie, może dochodzić do obniżenia lub do wzrostu wartości glikemii, w zależności od tego, jaki rodzaj wysiłku fizycznego będzie dominował i jak długi będzie ten wysiłek fizyczny, a ryzyko hipoglikemii jest zwykle nieznacznie podwyższone. Co więcej, u osób z cukrzycą regularny wysiłek fizyczny poprawiając wrażliwość na insulinę wpływa na obniżenie dobowego zapotrzebowania na insulinę, na zmniejszenie przeliczników posiłkowych oraz korekcyjnych. Natomiast dłuższa przerwa w regularnych i intensywnych treningach, np. kontuzja u sportowca, może skutkować już po 2-3 dniach wzrostem zapotrzebowania na insulinę. I teraz tak, w trybie manualnym, kiedy przygotowywaliśmy się do aktywności fizycznej, mogliśmy wykorzystywać tymczasową bazę. Natomiast w trybie SmartGuard my nie mamy możliwości wpłynięcia na podaż insuliny w bazie, stąd możemy wykorzystać tymczasowy cel. Co to jest ten tymczasowy cel? Jest to ta stała wartość glukozy na poziomie 150 mg na decylitr, którą można ustawić zawsze, gdy istnieje obawa przed niskimi stężeniami glukozy, na przykład właśnie podczas ćwiczeń fizycznych. Możemy ustawić zakres czasu dla tymczasowego celu od 30 minut do 24 godzin. Jeżeli mamy aktywność fizyczną, to warto ten tymczasowy cel ustawić 1-2 godziny przed rozpoczęciem aktywności fizycznej. Natomiast przypominam, że przy aktywnej funkcji tymczasowy cel automatyczna korekta jest wyłączona, także pompa nie będzie podawała automatycznych bolusów korekcyjnych. I na ekranie głównym podczas stosowania trybu tymczasowego mogą Państwo potem na wykresie zobaczyć, że pojawią się nam takie tutaj dwie figurki przy włączeniu i przy wyłączeniu tymczasowego celu, właśnie takie pokazujące właśnie biegnącą osobę, gdyż mówię, ten cel, tymczasowy cel jest często wykorzystywany przez nas na aktywność fizyczną. I też proszę zwrócić uwagę na to, że nie mam również na tym wykresie bolusów korekcyjnych, gdyż w tym czasie nie ma takiej możliwości, żeby te bolusy korekcyjne były podawane. Przypomnijmy sobie zasady podejmowania wysiłku fizycznego i uprawiania sportu przez osoby z cukrzycą zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na rok 2021. W razie alertu hipoglikemii poniżej 70 mg na decylitr należy spożyć węglowodany proste, najlepiej w postaci płynu, i wysiłek fizyczny może być kontynuowany po ustąpieniu objawów hipoglikemii. Jeżeli występuje hiperglikemia przy 250 mg na decylitr i dodatkowo stwierdza się ketonurię lub ketonemię, wysiłek fizyczny jest przeciwwskazany. Jeżeli hiperglikemii powyżej 250 mg na decylitr nie towarzyszy ketonurię lub ketonemia i znana jest przyczyna hiperglikemii, to lekki do umiarkowanego wysiłek fizyczny może zostać podjęty. Spójrzmy na ten ogólny algorytm zasad postępowania w czasie wysiłku fizycznego przy stosowaniu trybu automatycznego SmartGuard.
Zaczynamy od bolusa posiłkowego 2 godziny przed aktywnością fizyczną. Jeżeli taki posiłek chcemy zjeść w tym czasie, należy rozważyć redukcję bolusa. Jeżeli upłynie dłuższy czas niż 2 godziny od zjedzenia posiłku, bolus powinien pozostać bez modyfikacji. 1-2 godziny przed rozpoczęciem aktywności fizycznej powinniśmy włączyć tymczasowy cel. Przed rozpoczęciem ćwiczeń zwracamy uwagę na wartość glukozy. Jeżeli jest pomiędzy 126 a 180 mg na decylitr, możemy rozpocząć ćwiczenie. Jeżeli jest niższa, to oczywiście nasze postępowanie będzie zależało od wartości glikemii i również ewentualnie od innych dodatkowych czynników. Jak rozpoczęliśmy ćwiczenia i w czasie ćwiczeń dochodzi do wystąpienia niskich glikemii, należy spożyć węglowodany. Tych wartości węglowodanów nie powinniśmy wpisywać do pamięci. Po zakończeniu ćwiczeń powinniśmy po 15 minutach zatrzymać tymczasowy cel. Jeżeli chcemy spożyć posiłek po ćwiczeniach, to albo podajemy zwykły bolus lub redukujemy go około 25%. Jak już wspominałam, należy zmierzyć glikemię przed rozpoczęciem ćwiczeń. Jeżeli ta glikemia jest poniżej 125 mg na decylitr, spożywamy 10 g węglowodanów. Jeżeli jest niższa niż 90 mg na decylitr, warto spożyć 20 g węglowodanów. Co jest bardzo ważne, spożycie węglowodanów w celu podniesienia poziomu glukozy zbyt długo przed wysiłkiem fizycznym powoduje wzrost dawki insulin w automatycznej bazie, co może dać wyniki przeciwne do zamierzonych i skutkować zbyt dużym spadkiem glikemii podczas wysiłku. Stąd to spożycie węglowodanów przy niższych wartościach glikemii powinno być do 15 minut przed rozpoczęciem aktywności fizycznej. Kwestia redukcji dawki bolusa posiłkowego będzie zależała od tego, jaką będziemy mieli aktywność fizyczną. I do tej pory, kiedy stosowaliśmy pompy insulinowe, czy jeżeli stosujemy tryb manualny, możemy zredukować obliczoną przez kalkulator bolusa dawkę w bolusie. Możemy również zmniejszyć liczbę gramów węglowodanów. W trybie automatycznym możemy tylko i wyłącznie zredukować liczbę gramów węglowodanów, ponieważ nie możemy już zredukować obliczonego przez algorytm dawki insuliny w bolusie. Stąd, chcąc zredukować dawkę insuliny, która ma być podana na bolus posiłkowy, musimy zredukować liczbę gramów węglowodanów wpisaną w funkcji bolusa. Warto sobie to tak wyobrazić, że ten posiłek, który będziemy zjadać, to na część tego posiłku będziemy musieli podać insulinę i tą część wpisujemy do kalkulatora bolusa czy do funkcji bolusa, natomiast część będzie skompensowana przez aktywność fizyczną i na tę część posiłku insuliny nie potrzebujemy. Jeżeli chodzi o bazę, to w trybie manualnym, tak jak dotychczas na terapii pompowej, włączaliśmy tymczasową zmianę bazy, ustawialiśmy ją na poziomie 50-80%, czasami nawet na niższych wartościach. Warto ją również włączyć około 90 minut przed wysiłkiem fizycznym, ewentualnie możemy również zatrzymać bazę przed wysiłkiem fizycznym. W przypadku trybu automatycznego nie będziemy mieli możliwości wyłączenia bazy czy zmniejszenia bazy, natomiast mamy możliwość włączenia celu tymczasowego, tego na poziomie 150 mg na decylitr i powinniśmy to zrobić 1-2 godziny przed wysiłkiem fizycznym. Szczególnie przed wysiłkiem tlenowym warto zrobić to 2 godziny wcześniej. I przypominam, w czasie włączenia tymczasowego celu nie będzie autokorekt. Kolejna rzecz. To kwestia zjedzenia posiłku po zakończonym wysiłku fizycznym, kwestia redukcji bolusa posiłkowego. W przypadku trybu manualnego powinniśmy rozważyć dawkę bolusa, zmniejszyć ją nawet czasami do 50%. W przypadku trybu automatycznego, kiedy będziemy mieli automatyczną zmianę podaży bazy, możemy tą redukcję liczby gramów węglowodanów zrobić znacznie mniejszą. No i kwestia bazy po aktywności fizycznej, szczególnie po długotrwałym czy dużym wysiłku fizycznym, warto przedłużyć tymczasową zmianę bazy w trybie manualnym, nawet do około 6 godzin, szczególnie jeżeli ta aktywność fizyczna była w krótkim okresie przed snem. Natomiast w przypadku trybu automatycznego powinniśmy wyłączyć tymczasowy cel około 15 minut po wysiłku fizycznym. Ale jak już wspominałam, mamy różne rodzaje wysiłku fizycznego i tak w przypadku ćwiczeń tlenowych, kiedy ryzyko wystąpienia hipoglikemii jest dosyć duże, nasze postępowanie może być troszeczkę inne.
Na pewno w celu prewencji hipoglikemii powinniśmy aktywować tymczasowy cel 1-2 godziny przed rozpoczęciem ćwiczeń. Powinniśmy, jeżeli się niska glikemia utrzymuje nawet podczas korzystania z funkcji tymczasowy cel, rozważyć większą redukcję bolusa posiłkowego przed rozpoczęciem wysiłku fizycznego lub rozważyć zjedzenie przekąski zawierającej 5-10 gramów węglowodanów. I też przypominam, że spożycie węglowodanów w celu podniesienia poziomu glukozy zbyt długo przed posiłkiem powoduje wzrost dawki insuliny w automatycznej bazie i może skutkować zbyt dużym spadkiem glikemii w czasie wysiłku fizycznego. Jeżeli po zakończeniu ćwiczeń utrzymują się niskie glikemie, należy kontynuować tymczasowy cel 1-2 godziny po zakończeniu ćwiczeń. Jeżeli niska glikemia po aktywności fizycznej utrzymuje się nawet podczas korzystania z funkcji tymczasowy cel, warto spożyć 5-10 gramów glukozy, natomiast gdy tylko glikemia zacznie wzrastać, należy wyłączyć funkcję tymczasowy cel. W przypadku ćwiczeń beztlenowych, jak już mówiłam, zwykle raczej mamy wyższe wartości glikemii. Jeżeli takie wyższe wartości glikemii się utrzymują, należy sprawdzać stężenie glukozy we krwi częściej i rozważyć podanie korekty zgodnie z zaleceniami sensora. Natomiast jeżeli u niektórych osób, również podczas ćwiczeń tlenowych, pojawiają się niższe wartości glikemii, to również w czasie ćwiczeń beztlenowych warto skorzystać z funkcji tymczasowy cel. Przy uprawianiu niektórych sportów odłączamy czasami pompę insulinową i takie odłączenie nie powinno być dłuższe niż 4 godziny, ponieważ w przypadku odłączenia na więcej niż na 4 godziny zwiększa się ryzyko wystąpienia kwasicy ketonowej i zwykle u osób, które muszą odłączyć pompę insulinową na więcej niż na 4 godziny, takie osoby powinny skonsultować się ze swoim lekarzem i przedyskutować, jakie postępowanie należy wtedy podjąć. Przypominam, że jeżeli zawieszamy pompę insulinową, nie powinniśmy robić tego, mówię, dłużej niż na 4 godziny, to za każdym razem, kiedy odłączamy pompę, na przykład w celu kąpieli, czy właśnie pływania, czy jakiejś innej aktywności fizycznej, wstrzymujemy podawanie insuliny tak, aby system mógł śledzić prawidłową ilość insuliny, jaką pacjent otrzymuje. To jest bardzo ważne, bo jeżeli nie wstrzymamy podaży insuliny i ta insulina będzie szła, jak ja to mówię, w powietrze, to algorytm zapamięta, że ta dawka insuliny była podawana. Ona będzie podawana według historycznej podaży insuliny z ostatnich godzin, według tej historycznej wartości, którą mamy na sensorze i później, kiedy podłączymy pompę, dla algorytmu będzie tak, jakby ta insulina znajdowała się w organizmie pacjenta, czyli będzie traktował ją jako aktywną insulinę i według tej insuliny będzie następnie odpowiednio modyfikował dawkę insuliny w bazie, czy podawał bolusy korekcyjne. Także jak odłączamy pompę od siebie, to koniecznie musimy wstrzymać podawanie insuliny. Natomiast musimy pamiętać o tym, kiedy rozpoczynamy znowu, podłączamy pompę, koniecznie trzeba ją ponownie włączyć po jej zawieszeniu. To jest bardzo ważne. Podczas pierwszych tygodni stosowania trybu Smart Guard należy dokładnie obserwować się, czy te nasze zaproponowane ustawienia, zasady postępowania sprawdzają się podczas wysiłku fizycznego u każdego z Państwa, ponieważ każdy z Państwa jest inny i każdy z Państwa może wymagać zindywidualizowania postępowania. Szczególnie przy rozpoczęciu uprawiania sportu dokładnie należy analizować zmiany glikemii w celu ustalenia z lekarzem ewentualnej modyfikacji postępowania. Warto założyć sobie takie dzienniczki treningowe, gdzie będą Państwo dokładnie notowali, kiedy zaczęła się aktywność fizyczna, jaki był rodzaj treningu fizycznego. Ułatwi to nam później w czasie wizyty odpowiednią modyfikację postępowania, żeby te glikemie w czasie tej aktywności fizycznej były jak najlepsze. Kolejna bardzo ważna rzecz, istotna zmiana intensywności regularnej aktywności fizycznej może skutkować gorszymi glikemiami w pierwszych dniach po zmianie, ponieważ algorytm musi na nowo dostosować się do zmienionego trybu życia. Proszę Państwa, kolejna sytuacja szczególna, kwestia ostrych powikłań, hipo i hiperglikemii. W przypadku hipoglikemii należy spożyć niewielką liczbę gramów glukozy lub szybko przyswajalnych węglowodanów. W przypadku starszych dzieci czy osób dorosłych to 5-10 gramów glukozy, w przypadku młodszych dzieci nawet mniej. Po kilkunastu minutach, po 15 minutach należy sprawdzić, jak się glikemia nam kształtuje, szczególnie jeżeli mamy dużo aktywnej insuliny z bolusa posiłkowego. Jeżeli nadal utrzymuje się hipoglikemia, to możemy dodać jeszcze kilka gramów
glukozy. Należy pamiętać o tym, żeby nie podawać zbyt dużo gramów glukozy, gdyż automatycznie może później dojść do znacznego wzrostu wartości glikemii. Kolejna bardzo ważna rzecz, za każdym razem, kiedy występuje hipoglikemia, warto zidentyfikować przyczynę, aby w przyszłości móc jej uniknąć. Natomiast jak postępujemy w przypadku hiperglikemii? Na pewno musimy podać bolus korekcyjny, jeżeli autokorekta i autobaza sobie z hiperglikemiami nie radzą. Należy sprawdzić w takiej sytuacji glikemię po godzinie. W międzyczasie pomyślmy o przyczynie hiperglikemii i spróbujmy znaleźć rozwiązanie, gdyż nasze postępowanie będzie różne w zależności od tego, jaka jest przyczyna hiperglikemii. Czy jest to niezjedzony bolus, czy zaczęła się infekcja, czy są jakieś problemy z kłuciem, czy z pompą insulinową. Jeżeli wartość glikemii jest wyższa niż 250 mg na decylitr, szczególnie jeżeli się na dłużej utrzymuje albo źle się czujemy, powinniśmy zrobić test na obecność ketonu. Jeżeli wynik testu jest negatywny, albo czujemy się dobrze, albo hiperglikemia jest krótkotrwała, należy podać bolus korekcyjny za pomocą pompy i jak już wspominałam, należy zastanowić się nad przyczyną hiperglikemii. Po godzinie musimy sprawdzić glikemię, jeżeli ta glikemia się obniża, to kontynuujemy monitorowanie aż do jej unormowania. Natomiast jeżeli glikemia jest taka sama lub wyższa i nieznana jest przyczyna hiperglikemii, warto podać bolus korekcyjny za pomocą pena lub strzykawki, zmienić zestaw infuzyjny i sprawdzać glikemię co godziny aż do jej unormowania. Jeżeli mamy ketony albo mamy objawy, które mogą wskazywać na ketonemię, należy podać bolus korekcyjny za pomocą pena lub strzykawki, zmienić zestaw infuzyjny, czasami musimy również zmienić zbiorniczek, związać ewentualnie inne problemy z pompą, sprawdzać glikemię co jedną, co dwie godziny i podawać bolusy korekcyjne w razie potrzeby, pić dużo napojów nie zawierających cukru. Natomiast jeżeli mimo tych bolusów korekcyjnych podawanych za pomocą pena lub strzykawki glikemia nadal rośnie lub jeśli pacjent ma umiarkowany lub wysoki poziom ketonów albo występują nudności, wymioty lub taki pogłębiony oddech, to należy jak najszybciej zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego, gdyż właśnie nudności, wymioty czy taki pogłębiony oddech to są klasyczne objawy kwasicy ketonowej, która jest zagrożeniem dla zdrowia pacjenta. No i kolejna sytuacja szczególna to kwestia infekcji. W przypadku infekcji należy pamiętać o częstej kontroli glikemii. Jeżeli glikemie utrzymują się na stale niskim poziomie, czyli szczególnie takie glikemie, które przebiegają z nudnościami, z wymiotami, z biegunką, to warto w trybie SmartGuard włączyć funkcję tymczasowe. Natomiast w przypadku dużych zmian glikemii należy czasami rozważyć, a czasami system zrobi to sam, przejdzie w tryb manualny i po wyjściu z trybu manualnego pomocna może być baza tymczasowa lub schemat bazy zaprogramowany na czas choroby. Mówię, jak tą glikemię trzeba sprawdzać co godzinę, jeżeli ona utrzymuje się na wysokim poziomie, to trzeba skonsultować się z lekarzem właśnie w celu zastosowania tej bazy tymczasowej lub tego schematu bazy zaprogramowanego na czas choroby. W przypadku bardzo wysokiej glikemii warto w ogóle przejść na tryb manualny, który pozwoli nam podać kilkakrotnie większą dawkę insuliny, zarówno będzie to kwestia tej bazy na chorobę, będzie możliwość podania większych dawek korekcyjnych niż te, które ma w pamięci algorytm na przykład tych ostatnich dni, kiedy byliśmy zdrowi i zapotrzebowanie na insulinę było znacznie mniejsze. Pamiętajmy o tym, żeby co kilka dni sprawdzić ustawienia trybu manualnego, ponieważ przy nieaktualnych ustawieniach trybu manualnego mogą być duże trudności w unormowaniu glikemii w czasie infekcji. Także to jest bardzo ważne, bo czasami się przyzwyczajimy już do tego trybu automatycznego, zapominamy, że istnieje tryb manualny, a on się nam od czasu do czasu może przydać właśnie w przypadku między innymi choroby. Także warto co kilka tygodni ten tryb manualny po prostu sprawdzić. W czasie infekcji starajmy się jeść zdrowo, pić dużo płynów, odpoczywać i mieć pod ręką numer telefonu do lekarza. I proszę Państwa, kwestia utrzymania aktywności trybu SmartGuard. Musimy pamiętać o tym, że pompa insulinowa wyjdzie z trybu SmartGuard, jeżeli opcja sensora została wyłączona, miną 4 godziny bez wartości glikemii, nie zostanie wprowadzona wartość glikemii w celu kalibracji lub weryfikacji wskazań sensora, podaż insulin została ręcznie wstrzymana na ponad 4 godziny,
po 7 godzinach maksymalnej podaży bazy lub po 3-6 godzinach minimalnej podaży bazy. Mamy zaznaczone wówczas na ekranie czas pozostały do wyjścia. Ten maksymalny czas to są 4 godziny. Czyli jak miną te 4 godziny, a my nie zareagujemy, to pompa automatycznie przejdzie w tryb manualny. W ciągu tych 4 godzin podaż insuliny będzie odbywać się na podstawie historii podawania insuliny. Algorytm nie będzie korzystał z wartości glukozy oznaczonej przez sensor przy określaniu wielkości dawki podstawowej, a na ekranie mamy napisane, jakie są wymagane działania, czy to jest wymagane sprawdzenie glikemii, czy jest wymagana kalibracja. Jeżeli wyjdziemy z trybu SmartGuard, jesteśmy w trybie manualnym, ale działa sensor, to wówczas na ekranie mamy zaznaczony brak tarczy, pokazuje się wartość glikemii i uruchomi się funkcja zatrzymania przy lub przed niskim, taką jaką mamy ustawioną w trybie manualnym i również wyświetli nam się bieżąca dawka bazy w trybie manualnym, czyli taka baza, która została ustalona przez lekarza. No i cały czas pojawia nam się komunikat, jakie są wymagane działania. Jeśli pompa nie przechodzi w tryb SmartGuard, musimy sprawdzić listę kontrolną SmartGuarda. Otwieramy sobie tutaj z pozycji menu i sprawdzamy wszystkie wymagane działania w celu przywrócenia trybu SmartGuard. Zwykle wprowadzenie odczytu z glukometru przywraca tryb SmartGuarda. Mam nadzieję, że omówiłam te najczęstsze szczególne sytuacje, z którymi Państwo mogą na co dzień się spotykać. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy serdecznie Pani Profesor za prezentację. Od tej chwili do Państwa dyspozycji tradycyjnie jest już czat, na którym są nasi specjaliści do spraw edukacji, którzy postarają się odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące funkcjonalności sprzętu. Jeśli chodzi o dalszą część, to zapraszam na spotkanie z Panią Kasią Mielczarek i Panią Profesor Agnieszką Szatkowską. Witam serdecznie. No i cóż, na początku chciałam poprosić Panią Profesor o przedstawienie Kasi, tak króciutko. Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Chciałam przedstawić Państwu moją Kasię. Kasia jest moją pacjentką już kilkanaście lat. Obecnie jest studentką drugiego roku pielęgniarstwa i mam nadzieję, że z czasem zwiąże się również z naszym zespołem, prawda, terapeutycznym, także liczymy na to ze strony Kasi, a teraz już oddaję głos Kasi, bo myślę, że Państwo jesteście zainteresowani, jakie są doświadczenia Kasi ze stosowania pompy 780G. Ja na razie dziękuję Państwu. Dziękujemy. Kasiu, no cóż, Pani Profesor to już uchyliła rąbka tajemnicy, czyli dokładnie. Natomiast chciałam Cię zapytać, jak długo masz cukrzycę i jak do tej pory się leczyłaś, jak to wyglądało i czy ona wpłynęła na Twój wybór, jeśli chodzi o życie zawodowe? Znaczy życie zawodowe, zawsze jakoś powiedzmy mnie ciągnęło do tego szpitala i no mimo wszystko widziałam się właśnie w roli pielęgniarki, szczerze powiedziawszy. Lekarz ma bardzo dużą odpowiedzialność, a tutaj, wiadomo, pielęgniarka też, ale no tutaj mimo wszystko jakoś lepiej się odnajduję. Na cukrzycę choruję już 15 lat, bo od 6 roku życia.
Terapie były różne. Na samego początku peny, później pompy akuczek, kolejno przejście na pompę 640G, no i w tym momencie 780. Kasiu, co oznacza dla Ciebie zmiana tej terapii? Bo no, powiedziałaś kilka słów o tym, jakie były, czyli to nie, no, to nie jest pierwszy, że tak powiem, sprzęt, którego używasz. I co to zmieniło, od kiedy masz 780? Tak, dokładnie, to już troszeczkę tego sprzętu, powiedzmy, poznałam. Szczerze, ta pompa daje taki komfort psychiczny w zasadzie. Ja jestem osobą dosyć roztrzepaną, szczerze, no staram, jest mnie wszędzie pełno, staram się uczestniczyć w wielu wydarzeniach, po prostu no, być osobą jak najbardziej aktywną, zarówno powiedzmy sportowo, jak i jakoś tak społecznie. Tutaj mam komfort pod kątem tego, że po prostu te mikrobolusy sprawiają, że czuję się pewnie, że ten cukier nie będzie na poziomie 250 czy 300. Ja wiem, że czasami tam, wiadomo, troszeczkę coś tam wyskoczy, no bo no, jesteśmy tylko ludźmi i każde błędy się zdarzają, ale tutaj mam dużo większy komfort psychiczny na pewno przez właśnie te mikrobolusy chociażby. A Kasiu, powiedz, czy obserwujesz taką dużą zmianę w sensie, nie wiem, poziomów cukru, bo wiem, że dla osób roztrzepanych cukrzyca no nie jest najlepszą chorobą, tak? I takich może nie roztrzepanych, ale takich właśnie ekstrawertycznych, których wszędzie dużo, więc może czasem przeszkadzać. Powiedz, czy faktycznie obserwujesz zmianę taką u siebie? Szczerze, wydaje mi się, że na pewno ta zmiana jest duża i to jeszcze na lepsze. Ogólnie powiem tak, no u mnie nazwijmy zakres chorobowy był różny, wiadomo, tutaj coś się zje, tu się nie poda, tu się wyjdzie, tu pobiega i te cukry były takie w cały świat. Ja jestem osobą w sumie zresztą, która ma dużą tendencję do hipoglikemii, szczerze powiedziawszy. A na tej pompie ona jakby nie przesadza z tymi bolusami, które już sobie tam powiedzmy wyliczy, bo już powiedzmy no, użytkuję ją prawie 2 miesiące, więc już zdążyła mnie troszeczkę poznać. Nigdy nie zdarzyło się, że jakby powiedzmy przesadziła z tą insuliną, że właśnie miałam hipoglikemię. Też powiedzmy nie doprowadza do sytuacji, że powiedzmy mam 200, wiadomo, czasami się zdarzy, no nie ukrywajmy, ale na dobrą sprawę w tym momencie mając praktycznie 90-95% w zakresie, no różnica jest diametralna, ponieważ no 640 wiadomo, no podobny system w sumie, ale mimo wszystko właśnie te bolusy dają dużo większy komfort pod kątem użytkowania i pod kątem tego, jak ja się w tym momencie czuję, bo w zasadzie czuję się jak zdrowa osoba, ponieważ ten cukier jest wyrównany. Jest po prostu, wykres jest w zasadzie płaski. Wiadomo, no nie idealnie kreseczka, ale no jednak. I po prostu widać dużą poprawę w stosunku do poprzednich systemów, które udało mi się już użytkować. A powiedz Kasiu, jak wygląda z Twojej strony znajomość systemu? Czy ten system jest dla Ciebie łatwy, czy jak to się kształtowało też wiesz, od samego początku? Bo no wiemy, że jest ten czas nauki i to trochę trwa i tu trzeba mieć cierpliwość. Jak to u Ciebie wyglądało, to dopasowywanie się? Szczerze, system na przykład 640 jest strasznie podobny, na przykład ułożenie klawiszy i tak dalej, więc dlatego też sądzę, że było mi dużo prościej przestawić się na ten system i go poznać. Wiadomo, człowiek uczy się cały czas, bo różne sytuacje, ale szczerze powiedziawszy, system został mi świetnie przedstawiony na szkoleniach. Wszystkie jakby moje wątpliwości zostały rozwiane. Wszystkie, na przykładowo, w tym momencie liczymy węglowodany w gramach, a nie w wymiennikach węglowodanowych. Tutaj miałam największą wątpliwość, bo niestety ja i matematyka to nie jesteśmy dobrymi przyjaciółkami, ale tutaj faktycznie zostało mi to super świetnie wszystko wytłumaczone i no, na dobrą sprawę uczę się cały czas, ale sądzę, że moja wiedza jest w tym momencie no, stosunkowo dobra, żeby osiągać takie wyniki, jakie mam w tym momencie, czyli 90-95% w zakresie. Niesamowite. A powiedz, jak wygląda sprawa z przestrzeganiem określania ilości węglowodanów, bo znowu, no jeśli wpiszemy niewłaściwe wartości do pompy, no to wiadomo, że no, dobrze tego nie wyliczy. I powiedz, jak to wygląda, czy faktycznie zdarzają ci się, czy sparza ci to w ogóle kłopotów, czy zdarzają ci się pomyłki i jak ona sobie z tymi drobnymi takimi nieścisłościami radzi?
Właśnie tutaj słowem kluczem jest jakby mimo wszystko wpisywanie tego, bo jak wiadomo, jeżeli zapomnimy, to nawet pompa, która wszystko wyliczyła, już w ogóle byśmy jej nawet nie musieli dotykać, też by mogła sobie nie poradzić w niektórych sytuacjach. Tutaj jeżeli wpisujemy po prostu już odpowiednią liczbę gramów, powiedzmy, no wiadomo, możemy się tam pomylić. Czasami nie mamy możliwości oszacowania dokładnego tego posiłku, ile on zawiera tych węglowodanów. Wiadomo, mogą się zdarzyć jakieś małe potknięcia, ale właśnie w tym momencie wkraczają bolusy, które sobie przelicza pompa i pompa nie pozwoli nam, żeby na przykład po takim posiłku źle przeliczonym ten cukier potrzebował powiedzmy do 300, czy no oscylacyjnie, ale wiadomo, nie pozwoli, żeby ten cukier nam po prostu wybił do takich wręcz absurdalnych wysokości, tylko ona sobie radzi sama w zasadzie z takimi naszymi mikropotknięciami. To jest w tym momencie taki, nazwijmy, dobry przyjaciel, który tak jakby nad nami czuwa i w tym momencie, jeżeli coś tam faktycznie pójdzie nie tak w tych naszych obliczeniach, to ona sobie moim zdaniem poradzi. Jeżeli to są potknięcia takie, no nie na zasadzie, że zapomnimy, ale jeżeli coś nam się źle faktycznie policzy, to pompa daje radę. A powiedz, czy zdarza ci się, tak już bardzo czysto praktycznie pytam, tak? Czy zdarza ci się, jeśli jesz na przykład posiłek taki bogato, białkowo-tłuszczowy, to czy zdarza ci się dodawać po jakimś czasie, tak jak zresztą no, wcześniej tutaj pani profesor sugerowały, że w sytuacji, kiedy mamy ten taki bogato właśnie białkowo-tłuszczowy, to że po godzinie, żeby dodać troszkę tych w cudzysłowie węglowodanów. Czy tak działasz, czy zupełnie nie? Znaczy, szczerze powiedziawszy, no moje posiłki są stosunkowo, no dosyć zbilansowane powiedzmy, no staram się mniej więcej, żeby trochę tych węgli było i tak dalej, ale faktycznie, jeżeli posiłek jest wysokobiałkowy, wysokotłuszczowy, to faktycznie tam troszeczkę więcej dać, ale szczerze powiedziawszy, nie odczuwam jakiejś takiej super różnicy przez to, że powiedzmy muszę dodać troszeczkę tych gramów. Bo ja wiem, że w razie gdyby, to tam mam sobie poradzić po prostu. Tak, to jest ta kwestia takiego zaufania, prawda, że nawet jeśli przeszacujemy troszeczkę, to tutaj wiemy, że odetnie. Powiedz mi jeszcze, Kasiu, jeśli chodzi, bo wspomniałaś o tym, że jesteś taką mocno czynną osobą i czy uprawiasz w ogóle sport i jeśli tak, to czy te twoje... Twój wysiłek fizyczny jest tak bardzo no, planowany i masz jakiś schemat postępowania przed wysiłkiem fizycznym? Znaczy powiem tak, ja jestem osobą bardziej aktywną, jeśli chodzi o stricte sporty w sezonie letnim. Wiadomo, tu siatkówka plażowa, tu zwykła, rolki, rower, wiadomo, no od razu się jakby tego więcej robi, ale w tym momencie jestem w stanie też porównać wysiłek fizyczny. W tym momencie odbywam praktyki w łódzkich szpitalach. I też jestem w stanie to troszeczkę podciągnąć pod to, bo właśnie używam celu tymczasowego w tym momencie, ponieważ wiadomo, tu przejść, tu coś, tu podnieść, przynieść i tak dalej, więc to można naprawdę podciągnąć pod bardzo dobry sposób. No to dokładnie, ja też obserwuję, że taka po prostu jakby... bardziej intensywne poruszanie się, nawet w postaci, nie wiem, spaceru, czy no nie siedzenia przed komputerem, tak, już potrafi zmienić tutaj to zapotrzebowanie, czyli tryb tymczasowy się sprawdza nawet w szpitalu. Tak, dokładnie. Jak oceniłabyś stopień trudności użytkowania samego sprzętu? Wspomniałaś, że już podobne to jest do 640, tutaj ten sposób użytkowania, ale czy nie, no nie przysporzyło ci kłopotów takie tutaj te dodatkowe właśnie rozmaite rzeczy? No, zmiana też troszeczkę takiej filozofii myślenia. Pani profesor Hobot wcześniej wspominała o tym, że to jest taka filozofia tej pompy, no, której trzeba zaufać i co też może no, na początku budzić jakieś takie, nie wiem, może obawy, tak, bo to sprzęt i tak dalej. Jak ty to widzisz? To znaczy obawą moim zdaniem może być to w zasadzie, że w jakimś stopniu ufamy bardziej po prostu pompie. W jakimś stopniu też musimy patrzeć na to, że to jest sprzęt, który też czasami trzeba troszeczkę mimo wszystko nadzorować, mimo wszystko skorygować te niektóre decyzje systemu, ale właśnie obawą tutaj może być po prostu, że ta pompa, nie wiem, poda jakąś za dużo i będzie hipoglikemia, czy albo nie wyłapie wysokiego cukru, chociaż to jest moim zdaniem niemożliwe, ale no, można mieć takie obawy, nie twierdzę, że nie. Ale tutaj w sumie z systemem moim zdaniem no, u mnie nie było problemu. Sam system ogólnie jest bardzo przejrzysty, ta ikonografia, a nie jakby no, suche zdania w zasadzie podaj bolus i tak dalej.
Plus dużym plusem też są jakby, nazwijmy to, skróty klawiszowe. Tu wciśnięcie dolnej strzałki powoduje różne jakby przeniesienie nas do podania insuliny na posiłek, więc no też nie trzeba tam grzebać nie wiadomo ile. Moim zdaniem jest po prostu szybciej i wygodniej. A chyba naszym ulubionym wszystkich jest ten klawisz z kółeczkiem, który pokazuje te 90% w zakresie. No dokładnie. Tak, to jest ulubiony, przynajmniej mój. Kasiu, o czym należy pamiętać, decydując się na 780? Jeśli miałabyś tak, nie wiem, w dwóch zdaniach powiedzieć osobom, które no, się zastanawiają i rozważają, to o czym muszą pamiętać, żeby byli później zadowoleni, jeśli się zdecydują na tą pompę? Znaczy, wiadomo, trzeba mimo wszystko, mimo tych super automatycznych rzeczy, też czasami, no wiadomo, trzeba pilnować mimo wszystko, ale przede wszystkim trzeba się otworzyć na nową wiedzę, na wiedzę przekazywaną na szkoleniach, czy tak samo na webinarach, bo to wszystko jest po to, żeby nam było lepiej, żeby nam się łatwiej to wszystko użytkowało i po prostu trzeba zaufać i po prostu zaufanie i się nauczyć, ale wie pani, no ogólnie takie sytuacje właśnie jak szkolenia i tak dalej powodują, że po prostu ta pewność cały czas wzrasta i to jest naprawdę bardzo dobre. Tak, no też jest cudowną rzeczą, że pacjenci się dzielą między sobą też informacjami. W obecnej właśnie dobie jest to bardzo no, takie łatwe, więc faktycznie uczymy się wszyscy od siebie nawzajem, jeśli chodzi o ten system. I ostatnie moje pytanie, co dla ciebie oznacza ta 780 w takim codziennym, w praktyce życia z cukrzycą? Codziennej. To jest taki mój asystent, taki przyjaciel w tym momencie. Ja powiedzmy długi okres czasu byłam pokłócona z cukrzycą, nazwijmy to tak, a w tym momencie dopiero jakby widzę, że da się, można i sprzęt też idzie do przodu, żeby nam po prostu w tym wszystkim pomagać. I to po prostu ta 780 to jest taki przyjaciel w tym momencie, a już niekoniecznie, no nie kłócimy się jeszcze. Zobaczymy jeszcze jak długo to potrwa, ale życzę ci naprawdę wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że nigdy się nie pokłócicie i że ta współpraca będzie przebiegała bardzo, bardzo płynnie, ale jestem przekonana o tym, że tak będzie. Kasiu, bardzo ci dziękuję naprawdę za to, że zgodziłaś się tutaj dzisiaj z nami być i opowiedzieć troszeczkę, uchylić rąbka tej cukrzycowej tajemnicy, z którą się no, borykamy tak naprawdę sami na co dzień, a tutaj była możliwość, żeby więcej osób o tym usłyszało, więc bardzo, bardzo serdecznie ci jeszcze raz dziękuję za to, że byłaś dzisiaj z nami. Dziękuję ślicznie, miłego wieczoru. Kolejna część, mianowicie program Start Right, który ja króciutko Państwu zaprezentuję. Naprawdę króciutko, ponieważ wiem, że wiele osób już o tym programie słyszało, więc tylko tak kwoli przypomnienia, czym jest program Start Right. Jest to specjalny program opieki nad osobami, które zdecydowały się na zakup 780. To jest to, o czym wielokrotnie już myśleliśmy wcześniej, a i Państwo bardzo też tak miło przyjęliście ten program, który polega na tym, że osoba z 780 jest objęta takim 10-tygodniowym programem opieki indywidualnej, podczas której kontaktuje się z taką osobą nasz ambasador Medtronic, ambasador Start Right z firmy Medtronic. Oczywiście jest to częścią takiego większego projektu, jakim jest WeCare i to będziemy już wkrótce też i Państwu więcej o tym mówić i więcej komunikować o WeCare'ze i o tym, co w tym parasolu usług Medtronic proponuje. Natomiast naszym ambasadorem jest właśnie Marcin Czudek, którego Państwo znacie z infolinii, człowiek o wielkim sercu, empatyczny, o dużej wiedzy również, jeśli chodzi o stosowanie systemu i który chętnie się będzie z Państwem po prostu dzielił różnymi informacjami dotyczącymi stosowania tego systemu. Zarejestrować się można poprzez mój mini Medcare, czyli
platformę, która jest umieszczona na naszej stronie internetowej. Tam wpisując numer seryjny pompy, jakby aktualizując swoje dane albo zakładając to konto, macie Państwo możliwość odhaczenia pytania, czy chcecie się zarejestrować do programu Start Right, czy nie. I czego możecie się spodziewać? Tego, że wspomniany ten program może być właśnie w szpitalu, ponieważ jest ten program też wsparciem pań pielęgniarek, które zazwyczaj przeprowadzają z Państwem szkolenia z tej 780 i one również mogą Państwu zaproponować udział w tym programie. Czego możecie się spodziewać? Przede wszystkim rozmów telefonicznych, które będą odbywały się w dogodnych dla Państwa godzinach, wiadomości e-mail, a także rozmaitych materiałów do pobrania, a także filmów wideo, które przygotowaliśmy w celu przybliżenia różnych problemów, może nie problemów, ale różnych tematów związanych z użytkowaniem pompy. Bardzo gorąco zachęcam do czytania tych wiadomości e-mail i jakby podążania za tym, co one prezentują, ponieważ głębiej, w głębszych warstwach tych maili są materiały, które mogą być naprawdę źródłem takiej bardzo praktycznej wiedzy. Ta praktyczna wiedza mówić będzie o prostych rzeczach, takich jak jaka jest różnica między glikemią z glukometru, a glikemią z pompy, jak wygląda właściwa kalibracja, chociaż doświadczenia mówią, że no tej wiedzy nigdy za dużo, ale też właśnie podpowiedzi, co robić w sytuacji infekcji, wysiłku fizycznego, czy też kalkulacji posiłków. Na koniec prośba o odbieranie telefonu. Wiem, że tutaj Państwo zgłaszaliście, że no nie dzwonimy z telefonu takiego, który się identyfikuje i to może być problem, ale cóż, no, tego nie przeskoczymy w żaden sposób. Jeśli Państwo odbierzecie, możecie się Państwo umówić na dogodny dla Państwa termin przeprowadzenia takiej rozmowy. Zapraszamy do zapoznawania się z wiadomościami e-mail. No i na koniec już tradycyjnie również proszę Państwa o to, żebyście z taką otwartością przyjmowali te informacje, które od nas otrzymujecie, ponieważ naprawdę wynika to z takiej dobrej woli, chęci dzielenia się spostrzeżeniami, które są charakterystyczne dla większej ilości pacjentów i czasem te podpowiedzi mogą po prostu spowodować, że nie wiem, uniknie się jakichś problemów. I to tyle, jeśli chodzi o program Start Right. So I found out I got maybe type 1. I was 8 years old at the time, and I saw my dad for the first time crying. He was a really big man, but he became then so small. I don't remember what I felt, but I know that I was worried about my parents. When I was considering getting an insulin pump, I asked my 14-year-old daughter Lucy what she would think. She said, well, I take my pancreas everywhere. So that was it. Decision made. I'm a sports teacher, so when the pupils asked me to play football with them, my biggest worry was that I wouldn't be able to. But now when I got a pump, I can do everything that I want. So I can do all my sports, I can go on holiday, I can go to the beach. I work as a nurse, I work within anesthesia. And before having this pump, I would have up to 3 hypos a day. Thanks to the SmartGuard algorithms, my pump automatically protects me from hypo events. So I now have about 1 hypo a week. Start Right allowed me to speak directly with the people at Medtronic. Even when I don't need their help, I feel supported. It made me feel like I wasn't alone in my diabetes. It's really something in the middle of my parents and my diabetic nurse, because they want to know how my pump is working, but they also want to know how I'm feeling. The Medtronic technical experts had also lots of tips and tricks, and it was really easy to ask any questions. Even if I phone in the middle of the night, I'm not waking anybody up. There's always somebody there and they know everything that I could possibly want to know. You can live with diabetes. You don't have to give up on anything if you are open-minded to technology. I know without diabetes, I wouldn't be this interested in my health. I wouldn't have had this kind of life.
I'm just so happy that I decided to go with Medtronic. I can honestly say that my life has been transformed. Teraz przyszedł ten moment, kiedy spotykamy się ponownie z panią profesor Agnieszką Szatkowską i przedstawicielami Stowarzyszeń Pacjentów, którzy będą zadawali pani profesor pytania. Dobry wieczór. Jeszcze raz dobry wieczór państwu. Tak, pani profesor, już trzeci raz dobry wieczór, ale nigdy dobrego wieczoru za dużo. Witaj Dagmaro. Dobry wieczór. Dobry wieczór Magdo, dobry wieczór pani profesor, dzień dobry. No i cóż, oddaję panią głos w takim razie. Dobrze, to ja jeśli mogę pani profesor, to chciałabym spytać o taką konkretną sytuację, tak jak studium przypadku. Nurtują mnie takie dwie sytuacje. Jedna związana jest ze stresem. Bo zwykle to tak jest, że w przypadku wystąpienia stresu ten poziom cukru nam się gwałtownie podnosi, prawda? I osiąga takie wartości, no 200, 250, tam niektórzy 300. Na przykład w przypadku egzaminu, prawda? Wchodzimy na egzamin i ten cukier nam gwałtownie rośnie. I tak się zastanawiam, w jaki sposób pompa nam może to zabezpieczyć, gdyż ten cukier po ustaniu stresu, prawda, tego czynnika stresogennego właściwie spada sam. Przynajmniej większość osób ma takie spostrzeżenia. I czy nie będzie takiej sytuacji zagrożenia hipoglikemią? Bo jeśli pompa, prawda, w tym systemie automatycznym zobaczy wysoki cukier i ten nagły wzrost, to prawdopodobnie będzie nam podawała korekty czy zwiększała bazę, prawda? I czy nie zdarzy się tak, że po ustąpieniu tego stresu my nagle spadniemy w taką hipoglikemię, prawda? Że jakby to zatrzymanie bazy może być pewnie niewystarczające, tak sobie myślę. Czy mamy na to jakiś pomysł? Ja myślę, jeżeli pani pozwoli, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę teoretycznie algorytm działania pompy 780G, ona właśnie ze stresem powinna sobie poradzić. Wynika to z tego, że pompa ta ma możliwość w każdej chwili, na co 5 minut modyfikuje bazę, ona co 5 minut może zrobić autokorektę i ona robi bardzo małe te autokorekty. Ona to bardzo dokładnie wylicza kwestie zmiany glikemii, jak się ona ostatnio zmienia, nie tylko w tym momencie. Pamięta, jaką mamy wrażliwość na insulinę, jak wyglądały poszczególne dni. I ja mam takie wrażenie po tych pierwszych 2 miesiącach używania tej pompy przez moich pacjentów, że ona jest bardziej asekuracyjna. Że ja się tutaj większy mam problem u pacjentów w większości wypadków z jakimiś hiperglikemiami, które no, chciałabym, żeby ich było mniej, niż z hipoglikemiami. Do tej pory nie miałam żadnego pacjenta, który miał jakiś bardzo duży stres, żeby taki cukier wybił, nie wiem, do ponad 300. Takie do ponad 200, gdy się zdarzy jakieś tam klasówki, tego typu rzeczy, to muszę powiedzieć, że ona zwykle bardzo ładnie z tą, ta pompa daje radę. Właśnie to, że ona ma możliwość dużo wcześniej wstrzymania podaży bazy, właśnie wyliczając z tego algorytmu, jak zmienia się wartość glikemii, powinna sobie poradzić, jeżeli chodzi o stres. Także mi się wydaje, że przy takim stresie nie powinno być dużego problemu. Głosy z zewnątrz mi przeszkadzają. Czyli właściwie nie było, takie były pytania kierowane, czy wtedy przejść na przykład na to sterowanie manualne, prawda? Czy to nie jest ryzyko? Ale to uważa pani, że przy takim... Ja myślę, że ja bym zaczęła od... Została smart guardzie. Bo zwykle stres, natomiast jeżeli jest taka sytuacja i dla indywidualnego pacjenta, że smart guard się nie sprawdza w jakichś sytuacjach, to tak, to wtedy przejdziemy na tryb manualny, ale ja bym wypróbowała, pozwoliłabym tej pompie podziałać. Państwo zawsze jesteście przyzwyczajeni do tego, że nosicie przy sobie glukozę, więc jeżeli się akurat okazało, że ta pompa sobie nie do końca radzi, to się będziemy ratować glukozą, na pierwszym, drugim, trzecim razem na pewno Państwo wyrobią sobie indywidualnie pewne postępowanie, jakie było przy stresie. Ja uważam, że ktoś z Państwa się bardzo dobrze obserwuje, czy sami Państwo, czy Państwo, jako rodzice swoich dzieci, i wiecie, jak reagujecie, to warto na przykład spojrzeć w historyczne zapisy z pompy insulinowej i zobaczyć, jak postępowali Państwo wówczas, i zobaczcie Państwo teraz wykres pompy. Się może okazać, że ta pompa sama zrobiła to, co Państwo przedtem
sami robić, bo nie zdarza się tak, że Państwo przy dużym stresie podajecie jakąś korektę, niektórzy sami za dużo i wtedy są spadki, nawet zatrzymanie tej bazy w trybie 640G już jest za późno, bo jeszcze działa po prostu bolus. Tutaj te bolusy są mniejsze, ta pompa jest, będzie bardzo asekuracyjna, jeżeli chodzi o podawanie bolusu. Mhm. Czyli raczej będziemy na wyższym, nie będzie takiego ryzyka. Raczej bym się nie spodziewała, ale mówię, no każdy z Państwa jest inny. No akurat w medycynie nie ma niczego na 100%. No, każdy z Państwa jest inny, ale powiedzmy sobie, en bloc statystycznie większość osób raczej nie powinna mieć hipoglikemii, patrząc na algorytm, jaki jest tej pompy. Mhm. Jeszcze jeśli mogę, to mam jeszcze taki jeden przypadek. Jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, że osoby trenującej, tak, czyli jakby też znającej reakcję swojego organizmu na wysiłek fizyczny, no cukier przy tym danym wysiłku bardzo spada. Tak, on oczywiście się przygotowuje, tam podejmuje wysiłek przy cukrze 200, ze zjedzonymi węglowodanami, tak, wszystko przepisowo. Kończy ten wysiłek, załóżmy, z cukrem na poziomie 90. Natomiast podczas wysiłku ona ma wyłączoną bazę, tak? Czy tam ma tej bazy malutko, także jakby po wysiłku ten cukier mu znowu wybija, prawda? No bo jednak jest ten okres bez bazy, plus te zjedzone wymienniki i potem jest ten nagły skok. No i często osoby sobie radzą w ten sposób, że podają superbolusa, tak? Czyli dajemy to co w bazie i tam odpowiednią korektę. Czy jesteśmy w stanie jakoś taką sytuację wyprowadzić, używając tych czasowych zmian, znaczy tego celu tymczasowego w 780, żeby jakoś to, no bo to jakby kilka czynności, prawda? Najpierw jakby no musimy ten cukier podnieść, potem znowu, czy na tym trybie automatycznym chodzimy po prostu, tak, żeby się jakoś to ogarnąć? To jest... Aktywność fizyczna, bym powiedziała, chyba jest najtrudniejsza. Ja myślę, że wszyscy z Państwa, którzy używali jakiegokolwiek systemu do tej pory, czy to 640 KVO, czy pompy, które nie są zintegrowane z systemami ciągłego monitorowania glikemii, macie Państwo największe trudności, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną. Myślę, że również pompa 780G jest teraz również dla nas pewnym wyzwaniem, żebyśmy się tego nauczyli i nie ukrywam, że ja się tego uczę w tej chwili. Uczę się razem z moimi pacjentami i to, co zauważyłam u osoby, to jeszcze nie podłączyłam do funkcji SmartGuard, bo to jest mój nowy pacjent, jeszcze jesteśmy na, nazwijmy to, trybie mocno manualnym, gdzie popełniliśmy pewien błąd, że zjadł dużo mniej niż jadł do tej pory jako osoba zdrowa. I to jest też kwestia, że, ale natomiast jest jedna rzecz, ja dostałam przepiękny dzienniczek treningowy od tego pacjenta, no muszę powiedzieć, jak pokazałam innym pacjentom, gdzie był taki wykres, jak to nie był wykres glikemii, to był wykres tętna, to był wykres prędkości, to było mnóstwo innych wysłonności, zegarek po prostu, Polara, i muszę powiedzieć, że fantastycznie było zaznaczone na tych wykresach, jaki poziom, ile było sensora, ile było z glukometru, ile zjadł węgli i tak dalej, wszystko było i muszę powiedzieć, że ja się będę razem z tym pacjentem uczyła, jak dostosować jemu postępowanie przy jego bardzo intensywnym, on uprawia wyczynowo, on jest w klasie mistrzowskiej, jeżeli chodzi o sport, także dla mnie to jest, mówię, naprawdę w tej chwili duże wyzwanie i myślę, że też dla Państwa, tutaj ktoś widzę, że pisał w uwagach na czacie, że ta pompa sobie nie radzi przy bardzo dużej aktywności fizycznej. Wydaje mi się, że jak my się nauczymy, jak z nią postąpić, to ona sobie też poradzi. Bo to jest kwestia, dla każda osoba sobie indywidualnie robiła swoje dzienniczki treningowe, rozpisywała dokładnie analizę, jakie ma poziomy cukru i ile zjadła węgli, po prostu ile zjadła węglowodanów w trakcie tej aktywności. I dużo pacjentów przy dużej aktywności fizycznej, szczególnie w wysiłku tlenowym, który się dużo spala, ale nawet i beztlenowym, który jest długi, zaczyna spalać węglowodany i musi te węglowodany uzupełnić. I my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że mięśnie w znacznym stopniu są w stanie utylizować glukozę bez insuliny. Im jesteśmy bardziej aktywni fizycznie, im mamy bardziej regularny aktywność fizyczną, liczba transporterów dla glukozy niezależnych od insuliny nam rośnie. Więc też trzeba będzie się po prostu do tego dostosować i również musimy pamiętać o tym, że osoba zdrowa, która ma dużą intensywną aktywność fizyczną, też spożywa węglowodany. Ona cały czas uzupełnia energię, ponieważ ją spala. To samo trzeba będzie zrobić w przypadku cukrzycy. Tu mamy problem, bo no, trzustka sobie nie, no, nie mamy tej automatycznej przez własną trzustkę ustawiania, ile wydzielić insuliny, ile wydzielić glukagonu, żeby było dobrze, ale myślę, że metodą prób i błędów do tego dojdziemy. Myślę, że będzie mniejszy problem
z hipoglikemią, mniejszy problem, łatwiej może będzie zapobiec hipoglikemią w trakcie aktywności fizycznej, kiedy poznamy siebie, ile potrzebujemy zjeść węglowodanów na aktywność fizyczną w ogóle bez bolusów. Żeby w ogóle, na przykład niektórzy pacjenci nie potrzebują w czasie tego intensywnej aktywności fizycznej. Natomiast kończymy aktywność fizyczną, tak jak pani powiedziała, bez bazy, bo mamy odłączoną pompę, czyli już nie ma co automatycznego patrzeć, bo czasami są takie sporty, że trzeba odłączyć pompę i uprawiamy ten sport bez bazy, podłączamy się, ma pompa informację, że baza długo nie szła, prawda? Mamy poziom cukru, jak pani powiedziała, 90, i w tym momencie pompa zacznie podawać bazę, ona wie, że bardzo długo tej bazy nie szło. Jak ten poziom cukru zacznie szybko nam wzrastać, no to powinny autokorektami sobie dać radę. Natomiast jeżeli ona sobie nie da rady za pomocą tych bolusów korekcyjnych, trzeba ją będzie trochę oszukać. I to, co pani powiedziała, super bolus, to było oszukanie poprzedniej pompy. To było oszustwo, nazwijmy to tak. To był jakiś taki, jak to się nazywa, fake jakiś, prawda? Tak samo tutaj też zrobimy taki fake, zrobimy super bolus, bo tu się da podać super bolus dokładnie w ten sam sposób. Tylko państwo do tej pory byście przyzwyczajeni, że super bolus robiliście tak, że była wyznaczony bolus, a potem państwo go zwiększaliście, żeby był większy, prawda? Tam osoby, które uprawiają sporty, wiedziały, bo to mieliśmy wypróbowane, że jak skończy aktywność fizyczną, będzie jadł jakiś tam posiłek, to musi sobie, nie wiem, o 30% zwiększyć ten bolus, bo uzupełnia bazę, prawda? I tak potrzebuje, miał wyliczone. Teraz też to się da zrobić. Tylko niestety nie zwiększymy bolusa bezpośrednio, tylko wpiszemy, jak to mi się bardzo ładnie podoba, ostatnio profesor Krupa powiedział, piszemy fake węgle, prawda? Fake, ja uważam, że fake carbo, jak mamy już fake, to już bądźmy bardziej z angielskiego fake carbo, czyli fałszywe węglowodany, prawda? I wpisujemy te fake carbo na tyle, żeby uzyskać ten jak gdyby super bolus. Ja mam pacjentkę, która sama do tego doszła, to jest 10-letnia dziewczynka uprawiająca sporty, ja nawet ją zastanawiałam się, czy jako drugą pacjentkę jej dzisiaj nie zaprosić, bo Zośka na pierwszej wizycie po zastosowaniu pompy 780G po 2 tygodniach przyszła na wizytę i coś tam rozmawiamy, że ona ma takie wzrosty, ona do mnie mówi tak, ale nie ma problemu, pani profesor sobie wpisuje 4 gramy węglowodanów i ta pompa mi daje taki dodatkowy bolus, jest super, prawda? I ona doszła metodą prób i błędów, że ona potrzebuje te 4 gramy fake carbo na to, żeby uzyskać taki dodatkowy super bolusik, żeby nie było tej hiperglikemii w trakcie aktywności fizycznej. To, co ktoś z Państwa tutaj napisał, że przy tej aktywności fizycznej może jeszcze wszystko nie jest do końca, ale ja muszę Państwu powiedzieć, no pompę 780G mamy niedawno na rynku, natomiast ja pamiętam sprzed chyba 2 albo 3 lat przedstawiony, była taka duża sesja na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego na temat pomp insulinowych i właśnie dla pacjentów bardzo aktywnych fizycznie i tam były przedstawione różne badania naukowe i chyba wygląda na to, że dla osób, które są bardzo aktywne fizycznie, z dużym zmienną aktywnością fizyczną, to kto wie, czy wyzwaniem nie będzie inny algorytm, tylko może konieczność podania pompy dwuhormonalnej, czyli pompy, która podaje i insulinę, i glukagon. I dopiero przy pompie dwuhormonalnej możliwe, że uda się dopasować algorytm do aktywności fizycznej. Jeszcze jednej rzeczy musicie Państwo pamiętać. Algorytm uczy się nas z poprzednich dni. Jeżeli mamy duże różnice w aktywności fizycznej pomiędzy poszczególnymi dniami, prawda, no to też czasami sobie może ten algorytm nie dawać rady. Nagła zmiana aktywności fizycznej. To dotyczy przede wszystkim osób, wręcz prawie że wyczynowo uprawiających sporty, z dużą aktywnością. Codzienne treningi, czy co drugi dzień regularnie, nagle kontuzja, przestajemy ćwiczyć, prawda? Wzrasta nam gwałtownie zapotrzebowanie na insulinę, czy po 2-3 dniach. Nie wiem do końca, jeszcze nie mam żadnego pacjenta sportowca z kontuzją na tej pompie, jak szybko ta pompa nauczy się, że ten pacjentowi wzrasta zapotrzebowanie, bo on się mało rusza. I w drugą stronę, jak skończy się kontuzja, zacznie ćwiczyć, zacznie mu spadać zapotrzebowanie na insulinę, bo się uwrażliwi ten pacjent i też nie wiadomo, czy ta pompa będzie nadąży algorytm uczyć się zmienionego trybu życia pacjenta. Możecie, przed Państwem mogą być wyzwania, niekoniecznie ten codzienna aktywność fizyczna, czy tam dzieci chodzą na treningi, tylko na przykład dziecko, które się cały czas mało rusza, nagle Państwo wpadacie na pomysł, jedziemy jutro na narty, prawda? I nagle jest zupełnie inna aktywność fizyczna, prawda? Zupełnie zmieniona i tu może być problem, bo nagle się okazuje, że na tych nartach zapotrzebowanie na insulinę jest połowę mniejsze. Pompa o tym nie wie, ona się tego nie nauczy, nie ma możliwości pisania, że ja od dzisiaj to mam aktywność fizyczną, nie wiem, 10 razy większą niż w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, czyli przy gwałtownej zmianie aktywności fizycznej może być problem.
Ale to chyba, przepraszam, że tutaj się wtrącę, ale no to wtedy zawsze jest możliwość też i przejścia no, z powrotem na moment. Na manual, na czasową zmianę bazy i tak dalej. Wiadomo, że po tym przyzwyczajeniu się do trybu auto jest to trudne, tak? No, bo jest wygodnie i jest bardzo dobrze, więc może to przysparzać jakichś tam kłopotów, no ale chyba na razie nie mamy wyjścia, żeby jakoś to tutaj... Chyba właśnie jest kwestia tej wprawy. Myślę, że im dłużej się użytkuje ten system, to pewnie to po prostu już człowiek sobie wypróbuje, tak? Bo to tak też ciężko od razu założyć, że ona sobie ze wszystkim poradzi właśnie w takich jakichś ekstremalnych sytuacjach, prawda? Po prostu trzeba sobie popróbować, poobserwować i chyba to, co pani profesor mówi, tradycyjnie notować, prawda? Żeby było wiadomo, tak jak kiedyś, nie? Żeby było wiadomo, co się zadziało, że jest taki skutek. Znaczy ja tutaj Państwa bardzo zachęcam osoby, które rozpoczynają jakąś nową aktywność fizyczną albo zaczynają aktywność fizyczną, znaczy ćwiczą i zaczynają tą pompę. Jeżeli Państwo macie treningi, to ja proponuję bardzo dokładny dzienniczek taki treningowy. Jak my jeździmy z panem doktorem Gawleckim na obozy sportowe, które organizujemy tam właśnie na tych wyjazdach, my każdy trening, które dzieci mają, my dokładnie analizujemy pisząc, prawda, ile zjadły węglowodanów, jaki miały poziom cukru. Mamy jeszcze bierzemy pod uwagę tego, ile one płynu wypiły. Bo to jest kolejna rzecz, o której Państwo często zapominają, kwestia nawodnienia osoby z cukrzycą w czasie aktywności fizycznej. My zapominamy o tym, że my się odwadniamy, na przykład no, w czasie pływania w basenie też się odwadniamy i o tym też trzeba pamiętać, że jak ktoś idzie na dłużej popływać, to też musi uzupełniać płyny, z tego powodu, że przy odwodnieniu organizmu, a w czasie aktywności fizycznej łatwo do tego dochodzi, tak to się nazywa, ładnie centralizacji krążenia, prawda, czyli krew musi mieć odpowiednią objętość, prawda, natomiast nam zaczyna brakować trochę płynów w tej tkance podskórnej, automatycznie sensor trochę głupieje. Mamy bardziej zafałszowane wyniki sensora i to nie jest błąd sensora, że sensor jest zły, nie. To jest kwestia środowiska, po prostu ten sensor jest zanurzony w płynie śródtkankowym, który jest, nie jest dobrze, nie ma odpowiedniej ilości wody w sobie. Za gęsty. Tak, ja na to zwracam uwagę, żeby my takie badania robiliśmy a propos dokładności sensorów i w czasie aktywności fizycznej jest największa rozbieżność w stosunku do glukometru. Czyli zdajcie sobie Państwo sprawę również z tego, że jak Państwu sensor będzie pokazał trochę fałszywe dane, no bo jesteśmy odwodnieni, no to również będzie wpływało na to, że ten algorytm trochę bardziej może nie mieć dokładnych informacji i nie tak odpowiednio podawać insulinę. Także na to też po prostu trzeba zwrócić uwagę, bo to paradoksalnie może być tak, że jeden trening jest, kiedyś jesteście Państwo super nawodnieni, jest dobrze, a drugi trening mu się zapomni wziąć ze sobą wody, nic nie pijemy, niby podobna aktywność, a brakuje wody. I jest naprawdę, proszę mi wierzyć, diametralnie często inne poziomy cukru. Ale pani profesor, żeby już być w basenie i żeby trzeba było się nawadniać, no to już jest naprawdę przesada. Trzeba pływać w rzece. Zwróćcie Państwo uwagę, myślę, że jak pandemia się skończy, wrócimy na baseny, to zobaczcie Państwo, że osoby, które przychodzą popływać bardzo intensywnie, zwykle gdzieś na brzegu stoi butelka z wodą. No cóż, no dobrze, na razie nie mamy dziękuję możliwości pięknie korzystania z basenów. Tak, Baro, dziękuję serdecznie również tak, za to, że byłaś dzisiaj. Dziękuję bardzo, dziękuję Magda, dziękuję pani profesor bardzo, dziękuję. Dziękuję. Teraz przed nami pani Basia Kucharska. O, dobry wieczór, witam dobry Basiu. Pani profesor, jak ja kocham pani uśmiech. Dawno się nie widziałyśmy. No cóż, wysłuchałam jak zwykle z ogromną ciekawością. Bardzo dziękuję za te programy, Magdo. Miałam takie pytanie przygotowane, na które no, w zasadzie odpowiedzi padły. Bo chciałam ciebie, Agnieszko, zapytać, czy i jak bardzo podczas uprawiania sportu konieczna jest świadomość własnych możliwości i ograniczeń. Ale w zasadzie... No, oczywiście musimy sobie z tego sprawę zdawać, że mamy pewne ograniczenia i pewne możliwości. Zawsze możemy starać się osiągać więcej, ale musimy podchodzić też z rozwagą do aktywności fizycznej. Ma ona pomóc nam, ma być dla nas, podnosić naszą i jakość naszego zdrowia fizycznego, psychicznego, bo to ma bardzo, bardzo duże znaczenie. Także, no ale pewne ograniczenia oczywiście są.
No to zdecydowanie, ale ja bardzo dziękuję, to było bardzo wyczerpujące. Ja już, no już nie mam pytań, więc. Ja chciałam tylko dodać a propos tych ograniczeń, że faktycznie no niektórzy, mogę powiedzieć tutaj z własnego doświadczenia, mają bardzo duże ograniczenia, jeśli chodzi o uprawianie sportu, więc chyba musimy sobie zdawać z tego sprawę, ja muszę żeby cokolwiek zmienić. Ja muszę Państwu powiedzieć, że wczoraj miałam przyjemność brać udział w takiej debacie poświęconej wizycie pielęgniarskiej. Z tego, że w poradniach dla dzieci nie, ale w poradniach dla dorosłych może być porada pielęgniarska. Pani pielęgniarki będą mogły sporą część naszych obowiązków zdjąć z naszych barków i panie przejąć. No i właśnie między innymi pani pielęgniarki, które przede wszystkim zajmują się edukacją pacjentów chorych na cukrzycę, bardzo dużo wczoraj na czacie pisały, że pacjenci w czasie pandemii przestali się ruszać i jak zachęcić pacjentów do powrotu do aktywności fizycznej. I to jest możliwe nawet w czasie pandemii, o tym musimy pamiętać, że musimy się ruszać cały regularnie. To zgadza się. Zgadza się. I tutaj Basiu. Właściwie też, przepraszam Cię Magdo, to jeszcze jedno słowo. Tak, tak. To właśnie też między innymi chodziło mi o to, że jak nie uprawiamy żadnego sportu, żadnych wyczynów, tylko właśnie jak wcześniej tu padło, że bieganie między szpitalami to też jest niezły sport, jak to powiedziała Kasia, to też chodziło mi o to, żeby nie rzucać się na ten sport tak szybko, nagle, prawda, że trzeba to robić z jakimś takim no, stopniowo w każdym razie, żeby nie od razu rzucać się, iść do siłowni i ćwiczyć 10-kilogramowymi ciężarkami, tylko żeby robić to z takim rozsądkiem. Ale ja sobie też tak myślę, że bo jest na pewno część osób, która ma cukrzycę i która no tutaj jakby ten wyczynowy sport jest dla nich no prawie sensem życia, tak? I oni bardzo chcą się temu poświęcać, ale no gro chyba większość jednak jest takich umiarkowanych sportowców, no mówię o tych dorosłych, tak? Bo dzieci faktycznie, no to one są niesamowicie ruchliwe i tak dalej. I myślę, że tutaj jeśli lepiej nam będzie z zastosowaniem tych wszystkich zasad, po prostu żeby pójść na spacer i nie mieć hipoglikemii, tak? Albo wziąć kijki i tak to zrobić, że wracając z tych kijków nie będziemy ich wlec za sobą, bo ledwo, tak? To i tak już jest po prostu wielki sukces. Więc to takim akcentem chciałam zakończyć. Basiu, dziękujemy. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, i ja teraz. Tak, dziękujemy Basi. I jeszcze z nami dzisiaj będzie Jurek Magier, Ania Stykowska i pani Teresa Woźnica. Cześć Jurku, witaj. Witam serdecznie, dobry wieczór. Pani profesor, dobry wieczór Magda, cześć, witam was. Pytanie, na które pani profesor już udzieliła wyczerpującej odpowiedzi, bo mi chodziło o to, jak szybko właśnie pompa nauczy się, jeżeli mamy jakąś taką infekcję, tak? Jeżeli ta infekcja jest taka dość łagodna, jak szybko ona tutaj zareaguje i pozna i później jak szybko wróci do tego trybu starego, ale to jak pani profesor powiedziała, no nie wiadomo, jak długi jest ten okres przystosowania się, więc trzeba po prostu na to uważać, a w takiej ekstremalnej chorobie no najlepiej przejść na ten tryb manualny. Ale w związku z tym, że pani profesor już na te pytania w sumie odpowiedziała, to na live, który tutaj mamy na portalu mojacukrzyca.org, Mariusz też zadał pytanie. Pozwolę sobie je zadać, szczególnie teraz w kontekście tego, że mamy ten, że dzieci są cały czas w domach i muszą jednak pozostawać na tym nauczaniu zdalnym i zdecydowanie mniej się ruszają. Mariusz zapytał tak, syn ma 13 lat i od 2 lat jest na 640G w szkole, a nawet w nauce domowej musi podawać bolusy posiłkowe wyższe około 50% niż wylicza kalkulator bolusa. W weekendy przeliczniki są wystarczające. Syn jest bardzo ambitny i prawdopodobnie przyczyną jest adrenalina szkolna i spotkania z kolegami na przerwach, nawet wirtualne. Czy pompa 780 z czymś takim sobie poradzi, czy nauczy się zachowań syna? Myślę, że nie umiem panu powiedzieć na 100%, że w 100% sobie poradzi. Natomiast powinna w znacznie większym procencie sobie poradzić niż 640, z tego z powodu właśnie tych autokorekt. I z tym powinna sobie poradzić. Tu właśnie Kasia występowała w czasie tej dyskusji z pacjentem. No właśnie tak się odniosę do wyników Kasi, gdzie na 640 właśnie przy tych zajęciach w szpitalu, na tych praktykach, dużych zajęciach Kasia różne poziomy miała. Na 780 jest naprawdę znacznie
najlepiej. Jeżeli tylko sensor działa, gorzej jakiś sensor rozłączy, to wtedy od razu już pikuję te poziomy cukru, natomiast jeżeli sensor działa, muszę powiedzieć, że takich wysokich poziomów cukru naprawdę jest, no, znaczy bardzo wysokich to w ogóle nie ma, natomiast takich wyższych poziomów cukru. Natomiast czy kwestia będzie potrzebnego większego bolusa? Jeżeli Państwo się przestawili na 780, to ja bym poczekała. Ja bym spróbowała poobserwować, czy ta pompa sama z siebie nie da sobie z tym rady. Także ja bym nic nie robiła, nie zwiększałabym tej dawki w tym bolusie. Natomiast jest jedna rzecz, że czasami ta pompa w ogóle wymaga troszeczkę większych dawek w stosunku do pompy 640G. I tutaj myślę, że czasami tak trzeba to ustawić. Natomiast ja bym jej pozwoliła się trochę pouczyć. Dlatego bym się nie denerwowała od razu, że te pierwsze dni na te 780 w tym stresie szkolnym mogą być trochę większe, bo ona się musi nauczyć tego stresu szkolnego też. I ona powinna się tego też nauczyć właśnie tymi małymi autokorektami, że te poziomy cukru będą wyższe, to pompa może co 5 minut zrobić autokorektę i powinna sobie poradzić ze stresem. Ja patrzę na tych moich pacjentów, już mam w tej chwili podłączonych, to mam problem jedynie, jeżeli jest to czasami przy niektórych posiłkach. I to jest kwestia taka, że ten algorytm jednak doposiłkowy jest troszkę, czasami mi się wydaje, że zbyt asekuracyjny, szczególnie u tych pacjentów, którzy mają dużą rozbieżność pomiędzy dawką w bolusach, a w bazie. Także ja bym tutaj na początek w przypadku tego pacjenta poczekała i pozwoliła tej pompie podziałać samej. Bardzo dziękuję Pani Profesor za odpowiedź, również w imieniu widza. Dziękujemy, Jurku. Tutaj akurat jak zanim się Pani Stykowska połączy, to tak dodając to, co mówił przed chwileczką Pan Jerzy Węgiera, jeżeli chodzi o tą aktywność fizyczną naszych dzieci w czasie tego nauki zdalnej, ja w tej chwili na to jestem bardzo wyczulona i jak pacjenci do mnie przychodzą na zwykłe wizyty, czy mamy teleporady, to ja zawsze się pytam, co robią w czasie przerwy, bo cały czas przerwy na zdalnym nauce też są i ja się mówię, w czasie przerwy masz poskakać, masz przelecieć się kilka razy po pokoju, masz się burzyć, ma być przerwa aktywna, zobaczysz, że raz, żebyś miał lepsze poziomy cukru, a dwa, będzie ci lepiej głowa pracowała. Także no, to jest udowodnione w wielu badaniach. Po to przerwa jest między innymi w szkole, żeby dzieci się ruszały, że Państwa mięśnie mają tak zwaną pamięć metaboliczną, która starcza na maksymalnie 2 godziny. Nikomu z nas nie wolno siedzieć dłużej niż 2 godziny. Najlepiej, byśmy raz na godzinę wstali, chociaż na parę 10 sekund nawet, na parę minut, wystarczy się, nie wiem, przejść do drugiego pokoju, zrobić sobie szklankę herbaty, wrócić i już te mięśnie będą inaczej pracowały. Ja tak dla przykładu, przepraszam, że tu jeszcze wejdę, ja też noszę taki zegarek, który ocenia moją aktywność fizyczną i ja się, jak zaczęłam ten zegarek nosić, złapałam się tym, że siedziałam w poradni ze studentami. I ja siedziałam cały czas przy biurku przez 4 godziny, a moi studenci badali pacjentów. Ja się nie ruszałam przez te 4 godziny, to ja po tych 4 godzinach moja spalenie kalorii było naprawdę niewielkie. Natomiast ta sama praca z tymi samymi pacjentami, tylko bez studentów, ja przy każdym pacjencie muszę zrobić 4 metry do umywalki, czyli 2 razy, czyli 16 metrów przy każdym pacjencie. Państwa 25 pacjentów razy 16 metrów, każdy z Państwa, co to jest za aktywność fizyczna? Przecież to jest nic. Proszę mi wierzyć, że ja spalam o 50% więcej kalorii, bo ja właśnie uruchamiam moje mięśnie, które mają tą pamięć mięśniową. Także polecam, żeby te dzieci, które mają tą przerwę z kolegami, to żeby poskakały, czy przerwa nie siedziały przed komputerem. Dziękujemy Pani Profesor. Ja myślę, że to jest niesamowite, no, że to tak działa, bo to naprawdę, no, chyba nie mamy świadomości tego do końca, szczególnie siedząc w tej godzinie przed monitorami. Aniu, witaj. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oddaję ja Wam głos. Cieszę się, że widzę Panią Profesor, chociaż w tych szalonych pandemicznych czasach w ten sposób. I mam pytanie, dość techniczne, ale istotne dla nas, bo mamy takie bardzo skrajne informacje na ten temat. My akurat jesteśmy rodzicami dziecka hiperaktywnego, więc nie mamy problemu z tym, żeby, raczej mamy problem, żeby ją zatrzymać od czasu do czasu, a nie żeby ją stymulować do ruchu. I nam się zdarzają te hipoglikemie. Oczywiście nie jest ich tyle, ile było na wcześniejszej pompie, natomiast czasami nam się zdarzają. I teraz w momencie, w którym ta hipoglikemia się zdarzy, czy leczenie tej hipoglikemii i podawanie węglowodanów, należy do pompy wpisywać, czy nie należy tego do pompy wpisywać? Na razie z takich naszych rozmów z kolegami, którzy mają większe doświadczenie tej pompy, jest, że tego nie wpisujemy, że to na leczenie hipoglikemii nie wpisujemy tych węglowodanów do pompy. Mhm.
ale to nie zachwieje pracy systemu i to znaczy, algorytmu? No, taka, ja nie umiem Pani na to pytanie odpowiedzieć z taką stuprocentową pewnością. Na dzień dzisiejszy nie wpisujemy, ale kto wie, czy jak ja się z Państwem spotkam za pół roku, to powiem, nie, proszę Państwa, pomyliliśmy się, lepiej, żeby algorytm miał wpisane. Nie umiem Pani na 100% powiedzieć. Rozumiem, na dzień czyli dzisiejszy rekomendacja wpisujemy. Jest taka, żeby tak, że nie wpisywać. Mhm, tak. Mhm, okej. Okay. Dobrze, dziękuję Pani Profesor bardzo. Ale proszę poobserwować, bo jeżeli Pani zobaczy, że nie wpisanie tych węglowodanów będzie powodowało, że nie wiem, ten algorytm Państwa się coś nie będzie się działał, a nagle zaczniecie Państwo wpisywać i okaże, że Państwa dziecka działa lepiej, może tak być. Ja nie umiem Pani na to pytanie w 100% odpowiedzieć. Na dzień dzisiejszy nie wpisuję. A Pani Profesor, jak długo? Jeśli ktoś wpisywał, przypuśćmy tak, bo miał takie informacje wcześniej, tak, to dokładnie, to jaki jest ten czas, żeby ta pompa znowu zaczęła w inny sposób myśleć? Mam do Pani w takim razie takie pytanie, a jeżeli Państwo wpisujecie te węglowodany, to nie jest tak, że się dłużej utrzymuje hipoglikemia, że ta pompa uważa, że już trzeba coś podać insulinę na te węglowodany? Nie zaobserwowaliście Państwo czegoś takiego? Nie, właśnie co... Ja nawet byłam ciekawa i próbowałam sprawdzić granice, na przykład przy cukrze 60, ile tych dodatkowych węglowodanów jestem w stanie wpisać bez podania jakiejkolwiek insuliny. I czasami to było aż 25 gram. To znaczy ja tyle nie wpisałam, oczywiście, ja wpisałam ilość, którą realnie podałam. Natomiast... Nie, mi nie chodzi o to, żeby wpisać gramy, że ona poda, bo ona nie poda bolusa, ona naprawdę przy dużej ilości może ale nie odpalała również bazy długi czas. Tak, więc właśnie dlatego, znaczy prawda jest taka, że Państwo znowu, szczególnie my tak naprawdę tych węglowodanów na niedocukrzeni jemy niedużo. To się powinno zjeść 5-10 gramów węglowodanów, no starsi pacjenci może tam 15 gramów i to w większości wypadków wystarcza. Jeżeli nam spada ten poziom cukru dalej, no to ewentualnie uzupełniamy te węglowodany. Przy tej ilości węglowodanów wpisujemy 5 gramów, parę gramów, no to nawet prawdopodobnie ten bolus też nie byłby duży, więc myślę, że przy tej małej ilości gramów węglowodanów chyba nie będzie to wpływało tak bardzo na algorytm, ale nie jestem w 100% przekonana. Myślę, że jeszcze czasem drogie, się nauczymy tego. Drogie Panie, w takim razie ja tutaj powołując się na wiedzę, że tak powiem bezpośrednią z firmy Medtronic od specjalistów do spraw produktu jest jedna rekomendacja. Nie wpisujemy gramów węglowodanów na hipoglikemię. Tak. Taka jest zasada. Tak? Natomiast no pytanie. Dlatego właśnie Magdo odpowiadamy, że nie wpisujemy, natomiast no tak Państwa wytyczy też nie ma, że wpisujemy fake carbo, prawda, a niektórzy pacjenci chcą wpisywać te fake carbo, bo się okaże, że lepiej działa. To wieczór niektórych osób się nie okaże, że będzie lepiej, jak się to wpisze, prawda. Na dzień dzisiejszy tak, jak ktoś zaczyna przygodę z pompą 780G, na pewno bym nie wpisywała i zobaczyła, jak to będzie wyglądało. Myślę, że tutaj jest kwestia też tej takiej dezinformacji, tak, która się gdzieś tam pojawiła, że tu się pojawiło pytanie, że może tak, a może nie i w każdym razie, żeby od czegoś zacząć, a faktycznie, jak Pani Profesor mówi, no być może w ramach tego doświadczenia, które będziemy mieli, no zobaczymy. No cały czas tutaj trzeba obserwować, tak jak mówiliśmy, co się dzieje. Wiecie Państwo, to tak jak z 640, prawda? Były pewne osoby, które wiesz, ta pompa sobie świetnie radzi, jeżeli chodzi o odwieszenie się, włączenie insuliny i nie ma wybicia hiperglikemii. A byli tacy pacjenci, którzy mówili, że 640 się u nich zatrzymuje, że im wybija i jak on im rusza, to oni sobie dają mini bolus, prawda? Na to mam takich pacjentów, 640 widzieli, że gwałtownie strzałki idą w górę, jeszcze dobry poziom cukru, to sobie albo robi 150% bazę na pół godziny, bo wypróbowali to. To wie, może u tych właśnie pacjentów, którzy tak reagowali, prawda, przy 640, może trzeba będzie to wpisać, że pompa się szybciej uaktywniła, prawda, ale na początek bym, tak jak tu firma mówi, nie wpisujemy. Tak, ja chciałam też powiedzieć, że te hipoglikemie, które teraz występują, one są inne niż te hipoglikemie, które były przy 640. I myślę, że to też wynika z tego, że my wcześniej mieliśmy tę hipoglikemię częściej i Nina miała większą odporność na tę hipoglikemię. Teraz ja widzę, że jak one występują, to ona je dość mocno odczuwa, bo jednak ten cukier jest bardziej wyrównany, w sensie normatywnym. No może jest troszeczkę wyższy niż to było wcześniej, niż ją prowadziliśmy. Natomiast jest no, ponad 90% zazwyczaj w zakresie i jak ten cukier już zdarza się spaść, to
to ona to dość mocno odczuwa. Dlatego ta ilość też podawana teraz jest właśnie, nam się wydaje, że odrobinę większa niż wcześniej nawet. Że to jest 10, nawet 15 gram węglowodanów, bo ona to mocno czuje i sama potrzebuje, żeby tych węglowodanów było więcej. Wcześniej to były dosłownie takie cyknięcie. A ja mam takie pytanie, a jakie węglowodany dajecie? Dajemy szybkie, dajemy dextro zazwyczaj. Jeżeli to jest taki spadek, który ona odczuwa i który już ją osłabia, to jest jak najszybszy właśnie cukier, prosty. Ja myślę, że też kwestia, musimy też pamiętać o tym, że kwestia odczuwania, raz tak, urosła córka wam, także macie coraz większą z Grzesiem córkę, córka wam rośnie. Kolejna rzecz, córka jest wasza bardzo aktywna fizycznie, bo czasami widzę na Facebooku, prawda, jak to tam, jak wygląda. Też mogła się bardziej uwrażliwić na insulinę i możliwe, że też wymaga po prostu trochę większych dawek, również i węglowodanów, żeby po prostu wyprowadzić się z hipoglikemii. Czasami zapominamy o tym, że dzieci nam urosły i mają więcej kilogramów. Tak, szczególnie jak się je widzi codziennie, ja się przyznaję. I muszą więcej jeść, na przykład. Jeżeli teraz się zrobiło tak, że właśnie jest bardziej aktywna w tej chwili, to też możliwe, że ona ma mniejsze rezerwy energetyczne, jeżeli chodzi o glikogen mięśniowy. I też sobie może z tym troszkę bardziej radzić, przez to, że tego jej brakuje. Właśnie ja się na tym moim nowym pacjencie uczę, że nie zdawałam sobie sprawy, że takiej ilości od do tej pory jadł. I właśnie błąd popełniliśmy, że mama mu dała znacznie mniejszy posiłek, doszło do hipoglikemii, nie z powodu dawki, tylko po prostu jemu brakowało jedzenia, bo normalnie zjadł 80 gramów węglowodanów przed tym treningiem, a nie 40, jak teraz, czy 50 dostał. Także już prosiłam, żeby zaczęli go karmić tak, jak karmili go do tej pory, a my się będziemy dostosowywać z dawkami insuliny, więc myślę, że to tak wygląda. Ja przepraszam, widzę, że tutaj na czacie jest taka pytanie dotyczące również tego, co Aniu pytałaś, a propos sytuacji wpisywania tych węglowodanów do algorytmu. Ktoś tutaj się pyta, pani Natalia, czy przy poziomie 93 strzałki w dół podajemy karb? Oczywiście, jeżeli mamy poziom cukru 93 strzałki w dół, to przypominam, że sensor ma lekki pocisk, tak naprawdę ten poziom cukru już może być trochę niższy, może się gorzej czuć. Tak, jeżeli się źle czujemy, 3 strzałki w dół, to myślę, że ja bym trochę karbo dała, tylko malutko, naprawdę, 5 gramów góra, prawda, delikatnie, że jest małe dziecko, to jeszcze mniej i zobaczcie Państwo, jeżeli się źle czujemy, natomiast jeżeli się czujemy dobrze, no to może czasami można poczekać, natomiast jeżeli się źle czujemy, to i nie wpisujemy, tak, nie wpisujemy tego też, bo to jest leczenie hipoglikemii. Dziękujemy. Dziękuję Aniu bardzo. I grupowiczów, wszystkiego dobrego, do widzenia. Dziękuję Aniu, do widzenia. Dzięki. I a teraz za chwileczkę jeszcze pani Teresa Woźnica z Odzyskaj mu kolory życia. Pani Teresa ostatnio na webinarach pytała mocno o wysiłek fizyczny, bo ma duży problem z córką w sensie uprawiania sportu. Ja się śmieję oczywiście tutaj z pełną serdecznością, bo no, zazdroszczę takich sytuacji, kiedy jest problem ze zbyt dużym wysiłkiem fizycznym. Ale ruszamy się. Wysiłek fizyczny, trudno powiedzieć, że jest za dużo. Naprawdę, trzeba się dostosować, musimy się dopasować. Pani profesor, to jest też kwestia, ja myślę, że teraz jest totalnie inne podejście do cukrzycy, do leczenia i tak dalej. Jak ja pamiętam, te 35 lat temu, naprawdę dziecko z cukrzycą miało siedzieć na WF-ie i tak, się nie ruszać, żeby tylko się z nim coś nie stało. No jeśli dziecku się tak powtarza przez lat 10, że ono ma się nie ruszać, no to w końcu się dziecko nauczy, tak? No. Maciu, ja bym jednak nie brała pod uwagę tego, że ci 20 lat temu mówiono, że masz się nie ruszać, żebyś się teraz nie ruszała. Ale czym skorupka za młodu nasiąknie, no tym na starość trąci, no niestety tak jest. Ale trzymam kciuki za tych wszystkich, którzy teraz dopiero rozpoczynają i mogą ten wysiłek uprawiać naprawdę z dużym powodzeniem. Pani Teresa, oddaję głos, bo się zagadałam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam taką właśnie panienkę. Tym bardziej, że mieszkamy w terenie, gdzie jest no, teren nie płaski, tylko dosyć górzysty. I mam dziecko, które chodzi no, tak minimum 10 km dziennie. To jest minimum, tak zaznaczam, że czasami to jest więcej. No i mamy problem tego typu, że dziecko
po wysiłku fizycznym, przed którym coś zje, w czasie którego coś podjada, bo bez insuliny oczywiście, cukier w czasie wysiłku utrzymuje się w granicy 100, natomiast baza nie idzie wcale, mamy pompę 780, natomiast po wysiłku jest zawsze hiper się robi. I ona, to co pani profesor mówiła, puszcza sobie powiedzmy na 2-3 wymienniki, czy na 20-30 nawet gramów węglowodanów, no niestety mimo wszystko cukier rośnie i no, jeżeli ten wysiłek by był po południu, to jesteśmy no, po prostu z wysokim cukrem potem, który trzeba zbić. Ale ja mam takie pytanie, ale ona daje te 20-30 gramów takich, ja mówię, fake carbo, tak? Czyli takich wpisuje 20-30 gramów, ale naprawdę nie je. A ja mam pytanie, a przed pompą 780G też Państwo mieliście takie problemy? Co wtedy Państwo zawsze, robili? Zawsze był problem taki, bo ona jest po prostu, dużo chodzi, bardzo dużo. Mówię, przygotowujemy się tak, że ona zjada posiłek przed wyjściem. W trakcie, znaczy ona w ogóle generalnie od razu się zaczyna iść, baza się wyłącza i ona po prostu idzie. Cukier jest no około 90, mówię, zjedz batonika, tak? Czy zjedz no coś takiego, co cię utrzyma. Ale ten cukier jest generalnie tak koło 100, on się nie podnosi wyżej. Nie ma tak, że po 2 godzinach powiedzmy drogi cukier nagle się robi 160, on jest cały czas koło 100. Dopiero jak się zakończy wysiłek fizyczny, po godzinie zaczyna rosnąć. W ten sposób to u nas wygląda. Tak, ale mam pytanie, czy przy poprzedniej pompie, jaką Państwo mieliście, co wtedy Państwo robili? Tak. Wcześniej robiliśmy bazę tak, zwiększaliście, bo lusy zdawaliście. Na początku było tak, że baza zero w czasie wysiłku całego, tak samo dojadała, natomiast po wysiłku była baza na 200%. I dawaliśmy I długo ta baza była na 200%? 2 godziny i dawaliśmy jeszcze coś, dawaliśmy po prostu jakiś bolus, prawda? Tam zależy ile szło. Ona tak jakby, ja to mam wrażenie po prostu tak jakby ona w czasie tego wysiłku, to co dojada, to tak jakby się wcale nie wchłaniało, tylko po prostu ta krew była w mięśniach i wolniej po prostu pobierała te cukier z żołądka. Ja mam takie wrażenie, ale no mówię, nie znam się. I że ten cukier dopiero tak naprawdę się wchłania dużo później, prawda? A czy Państwo próbowali, żeby ona jadła w czasie wysiłku fizycznego rzeczy, które nie posiadają dużo białka i tłuszczu? Nie, to właśnie zawsze dawała coś jej na utrzymanie, no, nie, takich prostych a nie. Na przykład, nie wiem, no na poziomie banana na przykład, prawda, czyli mamy węglowodany, akurat banan jest fajnym owocem, bo on ma trochę fruktozy, trochę glukozy i tak się fajnie to utrzymuje, jeżeli chodzi o poziomy cukru. Czy gdybyście Państwo spróbowali przejść na posiłki węglowodanowe w czasie aktywności fizycznej, po to, żeby utrzymać dobry poziom cukru, a nie żebyśmy mieli taką rezerwę białkowo-tłuszczową po aktywności fizycznej, bo możliwe, że ona jej nie potrzebuje, a w czasie aktywności fizycznej nie spalamy białka tłuszczu, my spalamy węglowodany, zwykle sportowcy, jak widzimy, prawda, którzy gdzieś tam po drodze biegają, to oni piją napoje energetyczne, które są z glukozą, prawda, oni raczej przy tych takich no, długotrwałych, gdzie spalamy również, to no, tam białka tłuszcze trzeba trochę uzupełniać, albo po aktywności fizycznej, natomiast w czasie samej aktywności fizycznej, no, dominuje spożywanie węglowodanów, także może warto spróbować zmienić dokarmianie jej na coś bardziej węglowodanowego, i zobaczyć, jaka będzie później reakcja, bo możliwe, że się te tłuszcze się wchłaniają, na co te może te 20-30 gramów pisanych fake węglowodanów jest po prostu za mało. Rozumiem. Mam pytanie, czy dziecko chore na cukrzycę, czyli są jakieś takie limity aktywności fizycznej, nie wiem, czy ona na przykład powinna jakieś przerwy robić co ileś czasu, ja wiem, że pytam to każdego profesora, ale czy to powinno, czy może, czy na przykład nie jest to, czy to jest problem, że ona na przykład, nie wiem, idzie w góry i chodzi tam 4 godziny, praktycznie bez przerw takich dłuższych. Czy to jest może jej zaszkodzić? Czy powinna, nie wiem, godzinę pochodzić i posiedzieć, coś zjeść, godzinę pochodzić, nie. Coś zjeść? Nie ma takiego. No, dziecko z cukrzycą jest takim samym dzieckiem jak każde inne, mu tylko insuliny brakuje, ale poza tym to jest takie samo dziecko. No bo już ja już mam... Zdrowe dzieci... Myślę po prostu... To jest kwestia tylko, no my tu nie mamy tego automatycznego no, wydzielania insuliny, no u osób długotrwających, że mamy problemy z wydzielaniem trochę glukagonu, my się niestety trochę bardziej musimy pobawić. Jak ja zawsze mówię, że się zachorowuję na cukrzycę, to niestety głowa musi przejąć część obowiązków trzustki, która do tej pory sama sobie dawała radę. I na zasadzie wypróbowania, ja mam pacjentów, którzy chodzą na długotrwałe wyprawy, no znamy te badania pana profesora Klupy, prawda, gdzie tam nasi, gdzie pacjenci weszli
na osoby z cukrzycą weszły tam na jakąś wysoką górę, ponad nie chyba 4000 czy 5000 metrów, ponad 5000 metrów, prawda? I sobie dali radę, czyli każdego dnia po, wiadomo, że byli wytrenowani, poćwiczyli wcześniej, ale jak pani mówi, że pani córka codziennie robi takie długie marsze, to ona jest do tego przyzwyczajona, więc myślę, że no, mamy mnóstwo pacjentów, którzy, mnóstwo osób, które są z cukrzycą, które uprawiają wyczynowo sporty, dziennie ćwiczą po czasami nawet po kilka godzin i dają sobie radę, więc nie widzę powodu, dlaczego córka miałaby inaczej postępować niż każda inna osoba. No, musi sobie dopasować sobie ile zjadanych węglowodanów. Spróbujemy z tymi cukrami prostymi, bo ja cały czas po prostu dzieci miałam to z tyłu. Zupełnie proste, prawda, no, ale raczej węglowodany niż białka i tłuszcze, także proszę wypróbować takie, no ja mam te banany, tego typu rzeczy, czasami te batoniki są słodkie, kaloryczne, ale są dosyć tłuste, prawda, i one nie podnoszą w tym momencie poziomu cukru, tylko podnoszą za jakiś czas, to jest duży błąd, który często osoby popełniają, że na dokarmianie się przy niskim poziomie cukru spożywają właśnie czekoladki. Ja mam olbrzymi uraz do czekoladek na najniższe poziomy cukru. Pani profesor, ale to też wynika z takiej właśnie tradycji, tak, że jak na przykład idziemy na spacer i chcemy, żeby przez dłuższy czas chroniło nas przed tą hipoglikemią, to jemy coś tłustego, tak? Ale tutaj pani mówi, że na dużo je w trakcie, możliwe, że przed aktywnością, że ona to spaliła w ciągu tych dwóch godzin, spali. Ale jeżeli będzie to jadła pod koniec tej aktywności fizycznej, uzupełniając na trasie, to się może okazać, że tego już jest za dużo, więc przed aktywnością fizyczną, tak, możliwe, że tak. Natomiast nie, absolutnie już nie. No. Tak, ja absolutnie jestem po prostu pod wrażeniem, tak, ale mówię o tym, skąd to się bierze, tak, że to się po prostu tradycja gdzieś tam jeszcze z poprzednich lat, Ale tutaj się nie zmieniamy, białka tłuszcze jak najbardziej też nowie, możemy tylko, żeby wcześniej, prawda, no, żeby one miały czas się wchłonąć, a nie, że one się tak naprawdę nie wchłaniają wcześniej tej aktywności fizycznej, tym bardziej, czyli jeżeli mamy dużą aktywność fizyczną, mamy gorszą krwienie jelit, prawda, czyli bo ta krew musi być w mięśniach, więc automatycznie to trawienie jest troszeczkę inne, więc ciężko sprawne posiłki białkowo-tłuszcze, może być troszkę gorzej, więc my musimy pamiętać, że każdy z nas jest inny, każdy z inaczej trawi, każdy z nas inaczej podchodzi. Ja pamiętam taki fantastyczny wykład dla zespołów terapeutycznych przez panią doktor Sińską, to jest rewelacyjny dietetyk, jeżeli państwo kiedyś mieliby możliwość posłuchania wykładu pani doktor Sińskiej, to polecam. I pani doktor Sińska pokazywała wyniki badań u osób zdrowych, których nakarmiono takimi samymi ciasteczkami. I te osoby zdrowe dzieliły się na dwie grupy, na takie, bo one poziom cukru miały cały czas idealny. Natomiast jeżeli chodzi o wydzielanie insuliny, to jedna grupa długo, długo nie wydzielała dużo insuliny i potem po dwóch godzinach zaczęła wydzielać dużo, a druga grupa od samego początku dużo, a potem miała stabilnie. Czyli stworzyły się dwie grupy, wolno i później wzrastające, albo szybko i utrzymujących się. To zdrowi ludzie, poziomy cukru to same, ale wydzielanie insuliny inne, bo wynika to z tego, że każdy z nas trochę inaczej wydziela enzymy trzustkowe, ma inną pracę jelit i to, co dla jednej osoby szybciej się wchłania, to dla innej osoby niekoniecznie, prawda? Jedna osoba super trawi, niektóre rzeczy inna nie. Ja mam pacjenta, który na niedocukrzynie pije słodkie mleko. Oczywiście nisko węglowodany, chociaż mu nic tak nie podnosi poziomu cukru jak słodkie mleko. Jak ja bym powiedziała, że pijemy słodkie mleko tutaj na niedocukrzynie, to by państwo mnie wyśmiali, no bo 99% słodkie mleko tak szybko cukru nie podniesie. Jemu tak. Każdy z nas jest po prostu inny. I to jest to, co ja zawsze mówię, ta cukrzyca wymaga takiej samoobserwacji, prawda? Jak reagujemy na niektóre rzeczy. Przecież też państwo obserwujecie u siebie czy u swoich dzieci, że liczycie węglowodany, wymienniki, znaczy węglowodany w tej chwili, prawda, i rzeczy i wpisujecie, ale przychodzą do mnie czasami mamy i mówią, nie pani doktor, jak on je tego kotleta schabowego z tą surówką, tak to żadne tam 30 gramów, on musi sobie 60 wpisać, bo ja mam to wypróbowane, że na ten kotlet schabowy to muszę podać tyle. I działa. No to dlaczego się mam z tą mamą kłócić, że ona mi wpisuje dwa razy więcej tych węglowodanów, jeżeli u tego dziecka na ten kotlet schabowy po prostu to działa, prawda? No, także no. Ale pani profesor, ale z drugiej strony taka podpowiedź ogólna, jeśli chodzi o właśnie w trakcie takie hipoglikemii i leczenie tylko szybkimi węglowodanami, to naprawdę może być dla wielu osób bardzo duża i cenna podpowiedź, szczególnie, że te pytania się pojawiały, jak pani Tereso, pani pamięta, tak, na poprzednich tak, webinarach i tutaj nawet pamiętam, że jedna pani powiedziała, że dalej kontynuujmy, a ja mówiłam, że będziemy dzisiaj tak o tym mówić, więc to super, że to wybrzmiało, tak, i to jest dobra podpowiedź. W ogóle jak mnie szkolono kiedyś, no moje dziecko już choruje
7 lat na cukrzycę, to jak mnie uczono kiedyś, to zawsze na ten wysiłek taki dłuższy mówiono mi o tych węglowodanach takich z tłuszczem, z białkiem, żeby utrzymać ten cukier. Ja tym się sugerowałam zawsze, że trzeba coś ale tam dać. Przed tak. Natomiast jest kwestia tego, że też każdy z nas troszkę inaczej na tą aktywność fizyczną. I jeszcze weźcie Państwo, że Państwa dzieci też się zmieniają, że dojrzewają, że dochodzą hormony, szczególnie w okresie dojrzewania i to też się może trochę zmienić. Natomiast nasza wiedza też ciągle się zmienia, jeżeli chodzi o podejście do aktywności fizycznej. Ja pozwolę sobie Państwu, że wrócę do reminiscencji. Ja zaraz po studiach, jeszcze na stażu podyplomowym, zostałam wysłana na obóz z dziećmi chorymi na cukrzycę. To był hardkorowy obóz, bo jeżeli jedzie lekarz, to nie ma zielonego pojęcia na temat cukrzycy z gromadą doświadczonych pacjentów w wieku 15-18 lat. Dokładnie wiedzieli, co mają zrobić, prawda? Także ja Państwu ja sypiałam, chciałam spać o 3:00, wstawałam o 7:00 rano. W każdym razie i oni ciągle byli aktywni fizycznie. To był ten okres czasu, co Magda mówisz, gdzie dzieciom nie wolno było ćwiczyć na WF-ie, prawda? Myśmy pisali kartkę, że dziecko z cukrzycą może ćwiczyć. Oni wiecznie grali. Oni po każdym kolacji chodzili grać mecz piłki nożnej albo z pulmonologią, albo z gastrologią, bo to taki był obóz harcerski dla pacjentów z różnymi chorobami. I muszę Państwu powiedzieć, że ja metodą prób i błędów doszłam. To był rok 91, to tak sklepy się dopiero zapełniały. Z dokarmianiem naszych dzieci to tak nie było za wesoło i mi się udało pana kwatermistrza przekonać, żeby naszym dzieciom biały ser dał na dokarmianie. Muszę Państwu powiedzieć, że dawanie białego sera półtłustego po tym meczu było super, ja przestałam mieć hipoglikemię. Jakby ktoś mi wtedy powiedział, że jak to ja karmię białym serem te dzieci, to w ogóle bzdura. Dzisiaj wszyscy wiemy, że właśnie białkowo-tłuszczowy później posiłek po aktywności fizycznej potrafi nam w nocy trzymać świetny poziom cukru, prawda? I ja metodą prób i błędów do tego doszłam, prawda? No ja wtedy do tego nie opisałam, bo stwierdziłam, co taki młody doktor wie, tak mi się tam trafiło, prawda? A poza tym wyszło pani w badaniach naukowych. A pani profesor, poza tym badanie o białym serze, no to tak. Tak, ale, no, ale to jest po prostu kwestia, że my się uczymy i nie u wszystkich pacjentów to się zgadzało, prawda? To, co tutaj była rozmowa a propos stresu związanego z szkołą, ale stresu również z aktywnością fizyczną. Tych chłopców tam było kilkunastu, każdy z nich inaczej reagował. Ja już widziałam, że u Michała to mi nie wolno robić korekty, mimo że ma 300 poziom cukru, bo on za pół godziny będzie miał dobry, ale u Radka to jak miał 300 poziom cukru po meczu, to trzeba było mu dać bolus insuliny, bo inaczej mu nie spadło, prawda? Ta sama aktywność, to samo boisko, ten sam stres, a ten sam poziom cukru, a dla każdego po 2 tygodniach, obóz trwał 4 tygodnie, to ja doszłam i jak do tych pacjentów muszę po prostu podchodzić. I to samo jest kwestia u Państwa, ta sama obserwacja w tej chorobie, to dla mnie jest olbrzymie, olbrzymie znaczenie. Ja tak Państwu abstrahując już od tego wysiłku fizycznego, ja mówię, przez 30 lat jeździłam z dziećmi na kolonie, nie wiem, czy Państwo zaobserwowali, ja mam taką obserwację, że słońce obniża poziom cukru. Są osoby, które jak idą na plażę i mamy takie ostre słońce, ani jednej chmury, takie intensywnie świecące słońce, to są takie dzieci, że po prostu momentalnie mają hipoglikemię. Mam 80 dzieci na koloniach i znalazła się taka grupka, która na ostre słońce tak reaguje. Ja już potem wiem, jak już mam na kolejnych koloniach, to już wiem, że ci będą mi na słońce tak reagowali. Ja w jednej książce znalazłam napis, że jest kwestia przy ostrym słońcu, wysokiej temperaturze, niektóre osoby mają utrzymaną termoregulację w jakoś inny trochę sposób, przez co więcej spalają. Nie wszyscy tak mamy, ale są takie osoby, które tak reagują. To samo z aktywnością fizyczną. Dlatego też musimy do każdej osoby podejść, bo tu możecie Państwo napisać, tak, tu pani profesor opowiada, że mamy dać te banany, ale u mojego dziecka jak dam banany, to mu cukry lecą. Jak on nie dostanie tego banana z białkiem i z tłuszczem, to będę miał hipo cały czas. I świetnie, bo tego chłopca trzeba dać te batony z białkami i tłuszczami. A może u pani córki trzeba właśnie dać węglowodany. Musicie Państwo dojść metodą prób i błędów. Tutaj ktoś sobie zażartował, że to jest trudne, jeżeli chodzi o prowadzenie dzienniczka, ale bez tego się nie da. Jeżeli Państwo siebie nie będziecie sami obserwowali, to się nie da. Ja uwielbiam takich pacjentów, którzy przychodzą mi na wizytę i oni mówią, co robią, oni się obserwują, oni wiedzą, jak trzeba zareagować. Ja teraz mam takiego ponad 16 lat i chłopak w tej chwili, ale ja od 2 lat to właśnie z nim przede wszystkim rozmawiam. On się łapie na tym, że nawet nie widzę, że ma niedocukrzenie w nocy. On sobie sam daje radę i rano matka informuje, że miał w nocy niedocukrzenie, prawda, że zrobił to i to, no żeby mama po prostu wiedziała, ale on super wie, on wie, ile ma sobie węglowodanów podać, jak to wszystko wygląda, jaki ma poziom cukru, na jak długo mu się utrzymuje hiperglikemia, to kiedy musi zmienić w kłucie, bo wie, że już w tym momencie to nie ma co czekać, ale to jest kwestia
olbrzymiej samoobserwacji. No i do tego Państwa po prostu zachęcam. Super. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy Pani Tereso. Na samo zakończenie, dziękując za naprawdę wyczerpującą prezentację i te wszystkie Pani Profesor uwagi, bo to jest niezwykle cenne i od czasu do czasu przypomnieć sobie te zasady, które obowiązują. Podsumowując, jaka jest najważniejsza informacja dla użytkowników systemu 780G dotycząca wysiłku fizycznego? Tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, taka kluczowa. To znaczy, ja bym spróbowała, żebyście Państwo zaczęli postępować tak, jak tutaj Państwu daliśmy te wytyczne dotyczące tej aktywności fizycznej, uzbroili się trochę w cierpliwość, dokładnie siebie obserwowali, czy obserwowali Państwa dzieci, zobaczyli, jak one reagowały na aktywność fizyczną. Jeżeli Państwo mi się dobrze wypracowane profile działania, czy algorytmy, przepraszam bardzo, działania poprzednio, to spróbujcie je Państwo przenieść troszeczkę na 780G, ale tak bym działała delikatnie. Pozwólmy tej pompie nauczyć się działania, nauczyć się, żeby poznała algorytm, jak Państwa dziecko, czy Państwo reagujecie na insulinę, jak sobie algorytm tej sytuacji będzie działał. No i trochę cierpliwości. Ta pompa wymaga od nas trochę cierpliwości. Nie ma co się zrażać po dwóch, trzech czy tam tygodniu działania, co najmniej dwa tygodnie trzeba odczekać, żebyśmy mogli powiedzieć, czy się wszystko nam sprawdza, czy też. Tak, no więc też drugie moje pytanie chciałam zapytać, jak Pani Profesor tak generalnie już po tych doświadczeniach takiego pierwszego może troszkę obawy, tak, kwestii zaufania, potem nauczenia się czegoś, już nie wiem, opadły może troszeczkę emocje, tak, związane z rozpoczęciem. Jaka jest generalna ocena tego systemu według u swoich pacjentów, tak, gdzie Pani ma to na po prostu ręku? Ja bym chciała powiedzieć, że ja tutaj już mam kilkanaście osób na tej pompie i u większości jest bardzo dobrze, są osoby zadowolone, ale nie ma u wszystkich tak, że jest idealnie. Na pewno ta pompa nam się nie sprawdza w remisji, nie daje sobie rady. Jest duży problem u pacjentów, którzy mają znacznie większą dawkę doposiłkową insuliny w stosunku do tej reguły 450 dzielone przez dobową dawkę insuliny. I tutaj też nam czasami się rozjeżdża i u tych osób no niestety czasami musimy te fake carbo wpisywać, żebyśmy osiągnęli dobre wartości glikemii. Także to są takie dwie grupy osób, u których mi się nie do końca ten algorytm sprawdza. No trochę żałuję, że tak zostało to tak ustalone mocno w tym algorytmie, te bolusy doposiłkowe, że gdzieś ta pompa, no ten algorytm ma, że te nasze ustawienia naszymi ustawieniami, ale no, ten bezpieczny bolus doposiłkowy czasami za bardzo nas ogranicza, więc będziemy się musieli nauczyć troszkę, jak tutaj to, no troszkę oszukać ten algorytm. Oczywiście też nie przesadzajmy, żeby znowu nie doszło do hipoglikemii, także mówię znowu metodą prób i błędów, też będziemy musieli dojść do tego, co ewentualnie troszeczkę pokombinować w tej pompie, żeby było po prostu no dobrze. I jeszcze jedna rzecz, to co chciałabym Państwu jeszcze powiedzieć, to co dzisiaj Państwo wysłuchali w naszych wykładach, czy moich kolegów niektóre rzeczy, nie traktujcie Państwo jako prawdę absolutną. Z tego powodu, że my mamy doświadczenie dwumiesięczne z tą pompą. Może być taka sytuacja, że jak się spotkamy za pół roku, to my powiemy do Państwa, sorry, myśmy nabraliśmy doświadczenia i uważamy, że trzeba postąpić troszeczkę inaczej. I o tym trzeba pamiętać. To tak jak było z pompą 640G, ja tutaj mówiłam kolegom lekarzom, że jak zaczynałam pierwsze swoje szkolenia z pompy 640G tam 5 lat temu i po 4 latach, to moje szkolenia dla lekarzy się zmieniły, bo ja nabrałam doświadczenia z pompą 640G i już umiałam bardziej doradzić w niektórych rzeczach, bo była większa grupa pacjentów, prawda? To tak jest czasami z objawami ubocznymi, prawda? Mamy 100 osób, nie ma żadnych objawów, ale jak już 2 miliony jakiś lek przyjmie, to się okazuje, że jakiś tam objaw uboczny może wystąpić. I myślę, że to samo musimy pamiętać też tutaj, że no my się tej pompy też uczymy się razem z Państwem. Ja mówię, bardzo chętnie słucham moich pacjentów, uwag moich pacjentów, bo się uczę, bo automatycznie potem przenosimy te doświadczenia, zbieramy je razem.
Tak, to jest bardzo, bardzo cenna uwaga. Zresztą myślę, że podczas tych webinarów staraliśmy się tak tutaj wspólnie też rozmawiać na temat plusów i być może jakiś, nie wiem, no może nie dociągnięć, ale czegoś na to trzeba zwrócić szczególną uwagę, tak, żeby każdy, kto uczestniczył w takim webinarze, miał jakby pełny obraz tego, czym jest system, z czym się trzeba liczyć, że absolutnie wymienniki, węglowodany są do liczenia, tak, nie załatwia to za nas całości, a z drugiej strony gdzieś tam mamy na tej szali te 90% w zakresie, co w wielu przypadkach było po prostu nie do osiągnięcia, więc myślę, że te webinary charakteryzowały się czymś takim, o czym właśnie pani profesor mówi, tak, że na stan, na dzisiaj mamy taką wiedzę, państwo się też podzieliliście tą wiedzą z nami, ze wszystkimi, ale być może wrócimy do pomysłu webinarów za jakiś czas, żeby zrobić po prostu takie odświeżenie, tak, wiedzy. Możliwe, że państwo na czasie nowe webinary już inne i my będziemy troszeczkę inaczej mówili, będziemy się po prostu, no wiedza idzie cały czas do przodu, nasze doświadczenie idzie do przodu i to jest dobrze, że zmieniamy czasami nasze zdanie, bo tak to byśmy stali w miejscu. Dokładnie. Pani profesor, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy udział. No i cóż, powolutku chyba będziemy kończyć. Dziękujemy. Ja również serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję za tyle pytań, które się tutaj pojawiło na webinarze. Także widzę, że Państwo nas tutaj cały czas słuchali. Bardzo mi było dzisiaj się miło z Państwem spotkać. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękujemy jeszcze raz. Drodzy Państwo, no i cóż, chciałam w tym miejscu poinformować Państwa o szkoleniach, o webinarach, przepraszam, nie webinarach, tylko szkoleniach online z nowej pompy 780G, które będzie prowadził nasz zespół do spraw edukacji. Będą to szkolenia przygotowywane przez naszych edukatorów w formie cykli, więc będzie można uczestniczyć w każdym takim szkoleniu w dogodnym dla siebie terminie. Jeśli chodzi o tematykę, to zostały one podzielone na takie trzy główne tematy, czyli pierwsze, jak rozpocząć terapię i czuć się bezpiecznie od pierwszych dni 780G, jak osiągnąć dobre wyniki przy jak najmniejszym wysiłku, technologia SmartGuard i jak sprawdzić skuteczność kontroli glikemii, czyli aplikacje i programy CareLink. I w miarę nabywania tej wiedzy, na pewno tą wiedzą będziemy się my, jako tutaj przedstawiciele firmy Medtronic, na pewno będziemy się z Państwem podczas tych szkoleń dzielić. Wtedy jest też możliwość takiego bardziej osobistego po prostu kontaktu, tak, bo tych osób uczestniczących w szkoleniach jest zazwyczaj mniej i jest możliwość takiej jeszcze większej interakcji, więc bardzo gorąco na te szkolenia zapraszam. Harmonogram znajduje się na naszej stronie w zakładce Edukacja Online. I na sam koniec chciałam bardzo, bardzo Państwu serdecznie podziękować za uczestnictwo w naszych webinarach. Wiem, że niektórzy byli z nami od samego początku do samego końca, w tych, które się odbyły i w tym ostatnim, dzisiejszym. Dziękuję też wszystkim osobom, które zgodziły się podzielić swoimi obserwacjami i doświadczeniami. To naprawdę dla wielu osób wiele znaczy, że mogliśmy po prostu posłuchać innych, którzy zdecydowali się na ten system. Przyjęliście Państwo webinary z wielkim entuzjazmem. Ja się bardzo przeogromnie z tego cieszę, ponieważ to, no to nadaje sens też temu, co robimy i słuchanie o tym, jak ludzie osiągają tak dobre wyniki, te 90, te kilkadziesiąt procent w zakresie, to jest po prostu coś nieprawdopodobnego, co daje taką naprawdę motywację i siłę do tego, żeby robić to, co robimy. Jeszcze raz dziękuję. Po spotkaniu zostaną wysłane do Państwa materiały. Prosimy o wypełnienie ankiety. Tworzymy listę pytań, które się pojawiły na czacie od Państwa i odpowiedzi, które będą umieszczone na naszej stronie internetowej już niedługo po zakończeniu całego tego cyklu naszego, który prowadziliśmy. No i cóż, dobrej nocy i mam nadzieję do zobaczenia jeszcze kiedyś.